Proszę Państwa, witam serdecznie. Tutaj trzeba się przyzwyczaić do tego, że tam jest szum, ale dajemy radę, tak? Słyszycie mnie Państwo dobrze. Jeszcze raz Krzysztof Sarnecki. Nie będę na początku mówił o sobie, dlatego że to jest najmniej interesujące dla Państwa. Najbardziej interesujące jest to, czy powiem coś, co Wam się przyda. Dobrze mówię? Jestem w takiej niewdzięcznej sytuacji, że zazwyczaj lubię rozeznać najpierw, na czym ludziom, z którymi się spotykam, zależy. Tutaj nie ma tej okazji, konwencja konferencji narzuca temat. W związku z tym domyślam się, że tematyka, o której będę dzisiaj mówił, Państwa bezpośrednio lub pośrednio interesuje. A jaki jest dzisiaj temat? No, zanim powiem, jaki jest temat, to jeszcze raz włączę ten slajd. Jeden, drugi, trzeci. Chcę, żebyście Państwo sobie go przeczytali. Ja jestem typowym slajdowcem dla tych osób, które wczoraj nie byli. Włączam, Państwo czytacie, włączam, Państwo czytacie, włączam, Państwo czytacie. I w ten sposób, jak zasypiacie przy siódmym slajdzie, ja mam spokój. Także nie ma problemu. Bardzo proszę. Doświadczenie to grzebień, który natura daje nam, kiedy jesteśmy już łysi. Proszę Państwa, my wychowaliśmy się w strefie kulturowej europejskiej, gdzie doświadczeniu przypisuje się ogromną wagę. Nikt poza Europą tak nie myśli. Mówię tutaj o kulturowości. Ponieważ doświadczeniu nie jest przypisowany największy ciężar gatunkowy wiedzy. Absolutnie nie. Natomiast bez doświadczenia, oczywiście, że się tak wyrażę, istnienie na rynku konkurencyjnym nie ma sensu. Jeżeli jednak mówimy, ja już jestem 20 lat w biznesie, to szczególnie w dzisiejszych czasach możemy naprawdę wylądować z ręką w nocniku. Doświadczenie jest bardzo kosztowną szkołą, niemniej istnieją głupcy, którzy w żadnej innej niczego nie umieją się nauczyć. W związku z tym to nie jest temat pod tytułem nie korzystaj z doświadczenia, ale się ucz. Dlaczego dzisiaj to jest istotne? Z bardzo prostej przyczyny. Przyspieszenie jest tak ogromne, że proszę Państwa, my prowadzimy taki program flagowy Kompendium MBA 1 i 2. Dwójka to jest już taki wyższy poziom zarządzanie strategiczne. Wyobraźcie sobie Państwo, że osoby, które wzięły udział w dwójce 5 lat temu, powtarzają jeszcze raz ten program dzisiaj, bo się zmieniło około 70% tematu. Posłuchajcie, 70, nie 20, nie 15, bo to rozumiemy, 70. Czyli jakby to jest zupełnie nowy świat po 5 latach. My wiemy o tym, że świat się zmienia, ale nie dopuszczamy tego do naszej głowy. Dzisiaj zaprezentuję Państwu coś, co jest swego rodzaju przewrotem w sposobie myślenia. Wczoraj mówiłem o negocjacjach. Też był swego rodzaju przewrót. Kto z Państwa był wczoraj zaskoczony tym, co się dowiedział na negocjacjach? Ręka do góry. Ile osób było zaskoczona na tej zasadzie, że to było, kurczę, to było nowe? OK, więc podniosło się w tym momencie gdzieś jakieś w granicach 12-15 rąk. Proszę Państwa, jeżeli teraz pokazuję ten slajd, to chcę, żebyście Państwo go, oczywiście ja nie będę włączał slajdów, żebyście Państwo je czytali, bo to w ogóle nie jest w moim stylu, ja sobie oczywiście żartowałem, ale chcę, żebyście w skupieniu jeszcze raz przeczytali to. To warto, nie będę Wam przeszkadzał. OK. Proszę Państwa, kto z Państwa na sali wie, co to jest antykruchość? Nie będę pytał o definicję, tylko kto wie? Nie będę wyłapywał. Kto z Państwa wie? OK. Nie podniosła się żadna ręka. A teraz jeszcze raz powtórzę. Jak ktoś podniesie rękę, nie podejdę, nie będę pytał o tłumaczenie. Jeszcze raz. Kto wie, co to jest antykruchość? OK. Raz, dwie osoby, trzecia osoba podniosła rękę. Wyobraźcie sobie Państwo, że wysyłacie paczkę na poczcie i na paczce piszecie tak. Proszę nią rzucać jak najbardziej, bo to służy temu, co jest wewnątrz. Dzisiaj firmy buduje się tak, jest taki kierunek nowoczesnej firmy, które dzięki chaosowi, dzięki ogromnym zmianom mogą się dynamicznie rozwijać i ta energia chaosu je napędza. Jeżeli zbudujesz konstrukt firmy w ten sposób, okazuje się, że czym jest większa zmienność, czym większe zaskoczenie, czym więcej się dzieje, czym więcej niepewności, tym lepiej dla firmy i proszę tego nie mylić z tematem sprzed 30 lat pod tytułem samoucząca się firma, bo to nie jest antykruchość. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ja o tym mówię, zapraszamy Państwa, tu są wolne miejsca. Możecie Państwo podnieść rękę, gdzie macie miejsce koło siebie? Proszę bardzo, tu są wolne miejsca, zapraszamy, śmiało, śmiało. Tak, nie po europejsku, po prostu przychodzę, siadam, bum i tak dalej. Zapraszam. A tutaj jest jeszcze jedno miejsce, z przodu jest jedno miejsce i tak dalej. Proszę Państwa, to jest taka zmiana paradygmatu. Paradygmat to jest moje osobiste spojrzenie na rzeczywistość, które mam.
że nam jest się sobie trudno wyobrazić, ale o czymś gość mówi. I teraz powiem Państwu tylko taką rzecz, że dzisiaj dotknę tematu piątej generacji sprzedaży. Dzisiaj jest temat marketingowy. Trzeci poziom, potrójne prawo Pareto, uwaga, w marketingu, czyli mniej znaczy więcej w marketingu. Ja Wam dzisiaj podam ze 20 różnych obszarów. Dlaczego to robię? Dlatego, że moim celem dzisiaj jest ukierunkować Państwa myślenie na pewne rzeczy, a Wy sobie wybierzecie, które. Czyli sądzę, że każdy, jak jesteście w biznesie, a tutaj większość osób podniosła rękę, że prowadzicie działalność biznesową, wybierze sobie coś dla siebie. Czyli jeżeli wyjdziesz stąd, powiesz, o, facet mi powiedział dwie rzeczy, które sobie zapamiętałem, to jest dobrze. Okay? Natomiast to nie oznacza, że ktoś sobie nie zanotuje na przykład 5 rzeczy czy 7. Jak zanotujecie 15, to niedobrze, bo to za dużo. Tak a propos. I teraz ta zmiana paradygmatu jest ogromna. Dzisiaj zahaczy o tak zwaną piątą generację sprzedaży, dzięki której dzisiaj konkurują na rynku firmy, które mają niezwykłe przyspieszenie tego, co znaczy swojej działalności. I parę przykładów podam. Proszę Państwa, i dlatego tutaj wspomniałem, o ile o antykruchości, a prawie nikt może słyszał, ale nie wie, co to jest, o ile inteligencja emocjonalna, ile osób wie, co to jest w przybliżeniu. Wiemy o tym, że inteligencja super, no i to jest właśnie Polska, tak a propos. Czyli wiedza, bo my mamy dzisiaj najwyżej ustawioną wiedzę, jeżeli chodzi o statystykę w Europie, tak? Statystyczny menedżer, właściciel biznesu w Polsce wie zdecydowanie więcej niż na przykład statystyczny Francuz, Niemiec, Duńczyk, Szwed i tak dalej. Państwo zazwyczaj o tym nie wiecie, natomiast ja mając przegląd sytuacji, pracując z wieloma firmami, z tysiącami ludźmi, setkami tysięcy ludzi na przestrzeni ostatnich 15 lat tutaj w Polsce i w Europie, mogę spokojnie to powiedzieć. I teraz dlaczego o tym mówię? A piąta generacja sprzedaży, o której dzisiaj wspomnę, to jest pierwsza nielinearna generacja sprzedaży. Ona wykorzystuje zmienność i chaos do tego, żeby kopać sprzedaż w górę niezwykle. Nie tylko sprzedaż, ale i marżowość prowadzenia działalności. I pokażę dzisiaj Państwu te elementy. Nie potrzeba być wielkim, by zacząć, ale potrzeba zacząć, by być wielkim. Teraz pod hasłem bądź wielki nie mam na myśli tego, że mamy cel, żeby być wielkim. Ale w wielkim wymiarze takim, że ja powiem za 3-4 lata jestem zdecydowanie dalej. A więc proszę Państwa, kiedy pokazuję Wam pewne rzeczy tutaj, to nie chciałbym, żebyście byli tak zwanym typem konferencyjnym. Tego Wam nie życzę. Kto to jest typ konferencyjny? To jest taki człowiek, który zapisuje się na wszystkie konferencje, jakie są, jeździ, po czym wychodzi z konferencji i co robi? Nic w związku z tą konferencją, dalej robi to samo, więc tego Wam nie życzę. Jeżeli kogoś mogę urazić delikatnie, jeżeli kogoś mogę kopnąć, mogę komuś depnąć na odcisk, że powie, nie lubię drania, ale dokonacie zmiany za miesiąc, to ja to zrobię dzisiaj. Mam taki zamiar. Dlatego mnie zazwyczaj połowa ludzi nie lubi w pierwszym dniu, a później mnie większość kocha, ale po 3 miesiącach. Pisze się na to. Okay, oczywiście to kochanie mam na myśli w takim amerykańskim stylu typu I love it, czyli mi się to podoba. A uwaga, potrójne prawo Pareto w marketingu, czyli mniej znaczy więcej. Co to jest prawo Pareto? Oczywiście osoby, które wczoraj były, się tego dowiedziały, dla innych osób powtórzę. Prawo Pareto mówi o tym, że 80% wypadków na świecie samochodowych pochodzi z grupy jedynie 20% kierowców. Gdybyście Państwo zaczęli analizować swoje działanie na co dzień, albo weźmiecie swoje dziecko w szkole, okazuje się, że to, co dziecko produkuje, to, co czyni, to, co robi, jest w 80% efektem 20%. To jest prawo naturalne. Oczywiście najłatwiej jest to sobie zapamiętać, mówiąc to, co wczoraj powiedziałem. Przez 80% czasu chodzicie Państwo jedynie po 20% powierzchni swojego mieszkania. Gdybyście okolice budynku, na przykład bloku, który został zbudowany, apartamentowca, zostawili bez ścieżek i pozwolicie ludziom udeptać ścieżki i na tym ustawić chodniki, tak? To zgadnijcie, ile obszarów będzie zadeptanych. No, 20%. To jest prawo Pareto. Ale prawo Pareto było dobre pod koniec zeszłego wieku. Dzięki temu firmy się rozwijały, po prostu sprawdzały sobie, gdzie jest te 20% takie niezwykle efektywne. I co się później działo? No, w związku z tym dowiadywali się, gdzie jest te 80%, które produkuje jedynie 20%. I co robiono? Zaczęto zmieniać
firmę poprzez to, że zaczęto albo eliminować, sprzedawać lub polepszać pod jakimś względem efektywność tych 80%, ale zazwyczaj likwidować. Uwolnioną energię przerzucano do działania na przestrzeni firmy i dzięki temu firma wchodziła na zupełnie inny pułap. Później zresztą badania pokazywały, że owszem jest na innym pułapie, inny poziom obrotów, ale dalej można było znaleźć prawo Pareto. Dzisiaj pokażę Wam inżynierię potrójnego prawa Pareto. Dlaczego? Otóż, mówiąc bardzo krótko, dzisiaj chaos, który my jako ludzkość doświadczamy od urodzenia, od zarania dziejów, bo w tym żyjemy, ale Europa nas do tego nie przygotowała, ponieważ Europa ma cały sposób myślenia, filozofii liniowy. Wszystko po kolei. Wynikało to z tego, że miało coś być zgodnie z linią, która była narzucona. Na początku 800 lat temu to były uniwersytety i to był Kościół, bo to Kościół zakładał uniwersytety. I chodziło o to, że miała być jedna doktryna. Ktoś musiał absolutnie być podporządkowany temu, że jest jedno słuszne, nie było alternatyw. I to myślenie, ja teraz dokonuję ogromnego skrótu, przekładało się na wiele innych obszarów, a właściwie na wszystkie obszary naszego życia. I teraz. Jeżeli ja jestem wychowany w systemie takim, że uważam, że na przykład czegoś mam się uczyć po kolei, to jest absolutnie najmniej efektywny system. Uczyliśmy się historii, geografii, uczyliśmy się różnych przedmiotów po kolei. Książka miała 500 stron, co było w niej ważne? Wszystko, bo wszystko było na egzaminie. A dzisiaj wiemy po studiach, że jaki procent tej wiedzy dzisiaj nam jest potrzebny w praktyce. W zależności od profilu studiów, od 3% może do 15% jak studia techniczne. Zgodzimy się z tym? Tak? Pierazę oko, to teraz po co? Ktoś mówi, no bo żebyśmy ćwiczyli swój umysł. A nie można umysłu ćwiczyć na rzeczach zdecydowanie bardziej praktycznych? Przecież można, prawda? Ale to jest tego typu właśnie tłumaczenie. I teraz, dlaczego o tym mówię? Otóż, o ile my żyjemy w chaosie, chociaż tego nie mieliśmy definiowanego, o tyle w dzisiejszych czasach przyspieszenie informacji, przepływu wiedzy związane z czym? Przede wszystkim globalizacja i internet, oraz obniżenie barier społecznych. Wiele rzeczy już dzisiaj wolno, dawniej nie można było, tak? Byłeś chłopem, zostałeś chłopem, byłeś rzemieślnikiem, będziesz najwyżej rzemieślnikiem i tak dalej. Dzisiaj te bariery opadły, w związku z tym jest totalny przepływ informacji, ale przede wszystkim dodana do tego technologia powoduje, że nasz mózg dzisiaj tego nie obejmuje. Teraz pytanie brzmi, jaki jest przepis na ogarnięcie chaosu? Proszę Państwa, w pytaniu jest od razu nasza porażka. Chaosu się nie ogarnia. Czyli czym mam większy rozgwiździaj w moim życiu, tym bardziej mój umysł powinien iść w jakim kierunku? Zawężenia i koncentracji, a tego nas nikt nie uczył. I kiedy Państwo patrzycie na mnie, ja jestem takim zwierzęciem trochę pomieszane, mam trzy kultury w sobie. Jestem przede wszystkim Polakiem, urodziłem się tutaj, chodziłem do szkoły, poszedłem na studia i wyleciałem ze studiów. Nie wiem, czy Państwo wiecie. Dlatego to przed Wami stoję. No bo coś za coś, nie? Teraz nadrabiam. No ja wyleciałem do Stanów Zjednoczonych, tak a propos, nie dokończyłem zdania. Tam byłem 20 lat, tam zaimpregnowano mnie kulturą amerykańską, która ma w sobie tak dużo złego, jak i dobrego. Na szczęście wydaje mi się, że nauczyłem się pewnych rzeczy, akurat wchłonąłem te, które trzeba. Natomiast mój zawód, jeden z równoległych zawodów, który mam, ja jestem negocjatorem, mam za sobą 1500 negocjacji, ponad 800 międzynarodowych. W związku z tym moje korzenie mentalne w tym momencie wrosły się, bo ja stamtąd nie wyrosłem, wrosły się w kulturę Dalekiego Wschodu. I to jest właśnie teren, który daje nam ogromną wiedzę. I nawet jeżeli Państwo teraz myślicie, gość jest odjechany, mówi do nas abstrakcyjnie, to pamiętajcie, że ja mam dzisiaj 1,5 godziny na to, żeby domknąć klamrą to, o czym mówię. I moim chrzanionym obowiązkiem jest doprowadzić do tego, że człowiek, który siedzi, który nie ma skończonych 5 fakultetów, nie ma firm, które rozwalają system dookoła, w pewnym momencie powie, wiem jak zaaplikować 2-3 punkty. I to Wam obiecuję, że to stąd wyniesiecie. Ok? Sprawdzicie mnie na koniec, dobra? Wczoraj mi się to chyba udało, bo wróciłem dzisiaj, nie? Bo inaczej bym nie wrócił. Proszę Państwa, a więc to przyspieszenie powoduje, że musimy mieć narzędzie, żeby to ogarnąć. Ten nawał wiedzy. Ale to ogarnięcie oczywiście nie polega na ogarnianiu, tylko zajęciu się tym tak, aby zmaksymalizować nasz efekt. I dlatego pojawia się potrójne prawo Pareto, które mówi następującą rzecz. Jeżeli wyciągniesz 20% z 20 i 80 z 80, pojawiają nam się dwie liczby. 4 i 64. Jest takie 4% w działalności marketingowej. Jeżeli ktoś działa w obszarze marketingu,
To jest takie 4%, który decyduje o tym, co się dzieje z 64% efektów waszej działalności. Czyli jeżeli ktoś nie uwzględni tych 4%, nie wie, gdzie to ująć, nie wie, gdzie to nawet mniej więcej jest i zaczyna wkładać swoje finanse, energię, czas, zasoby różnego rodzaju w pozostały obszar, dlatego między innymi ma tego typu teksty. Cholera, no robię to i tamto, a to nic, dalej to samo. Kurczę, no już tak jestem, dochodzę, no już prawie jestem na poziomie zysku, kurde, nie działa, tak? Albo to pójdę, jak pójdę w górę, to pojadę w dół. Jak pójdę w górę, to pojadę w dół. Ile osób na sali ma tego typu przemyślenia i non-stop tak trochę się męczy w swoim biznesie, biorąc pod uwagę właśnie ten element? Ręka do góry, śmiało, odważnie. Ile osób? Okej? To ci, co byli odważni. Teraz mogę sobie dodać drugie tyle, którzy nie są na tyle odważni i tak dalej. To nie o to chodzi, bo chodzi bardziej tutaj o to, żebyśmy my sobie tu w głowie zdali sprawę. I teraz uwaga. Ale to nie wystarcza. 20% z 4 i 80 z 64 tworzy dwie liczby. W przybliżeniu 1%, w przybliżeniu 50. Proszę Państwa, jest taki 1%. Firma Question Managers to jest firma, która wchodzi do innych firm. My wiemy, gdzie jest ten 1-4%. Bardzo szybko je znajdujemy. Dlatego jesteśmy niezwykle skuteczni. I w momencie, dlatego na przykład, jak są tutaj panie i macie firmę Douglas, którą zajęliśmy się w roku 2011-2012. Sprawdźcie sobie rankingi. Douglas jako jedyna sieć w Polsce utrzymuje się praktycznie cały czas na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o poziom obsługi klienta, a zdominowała rynek, jeżeli chodzi o swoją branżę. Tak? I teraz jest pytanie, dlaczego? Dlatego, że oni nie założyli, że wiedzą. Oni założyli, że chcą wiedzieć adekwatnie do tego, co się dzieje. I takich przykładów mamy wiele. Jeżeli Państwo sobie wspomnicie, była taka firma, która rozlała czekoladę na autostradzie, pamiętacie? Ile osób pamięta? Ręka do góry. To jest firma, z którą pracujemy od 6 lat. Przyrost w tym momencie ponad 1000%. Zaczęli, jak mieli 11 cystern i powiem Wam, tak się dobrze powodzi, że powiedzieli, a rozlejemy Wam tą czekoladę, pozbierajcie ją sobie. Ja oczywiście żartuję, bo to nie jest żart, ale mają w tym momencie ponad 100 cystern, są niezwykle dochodowi, a notowali stagnację. Czym żeśmy się zajęli? 1 lub 4%. Ale my dzisiaj zajmujemy się tematami, które należą do 1 i 4% w marketingu. I po to Państwo, żeście tutaj przyszli. A więc pytanie brzmi, gdzie jest ten obszar w marketingu? Ale drugi człon tego, co mówimy, brzmi następująco. W marketingu, czyli gdzie jest to mniej, co daje więcej. No to idziemy w naszą podróż przez marketing. Tak a propos marketing, biorąc pod uwagę dziedzinę wiedzy, jak ona jest silnie zeksplorowana w Europie? Na wysokim poziomie jest marketing czy na niskim? Porównując na przykład do HR-u, na przykład do zarządzania i tak dalej. Jak Państwo sądzicie, jest wysoko czy nisko? Najbardziej deficytowy obszar ze wszystkich obszarów biznesowych. IT bardzo wysoki poziom, szczególnie na przykład w Polsce. HR w Polsce mistrzostwa świata. Nie ma drugiego takiego kraju, gdzie HR jest tak wysoko ustawiony. Tak? Wiadomo, że wszystkie techniczne kierunki i tak dalej, i tak dalej. Zarządzanie w Polsce na wysokim poziomie, w Europie na najniższym na świecie. Proszę Państwa, marketing niestety jest kicha. Dlaczego? Dlatego, że Europa, i to jest bardzo ważne, zaczęła dopiero uczyć się sprzedaży, mówię o Europie Zachodniej, dopiero w latach 90., ponieważ popyt był wyższy od podaży w Europie Zachodniej do początku lat 90. W Polsce popyt był wyższy od podaży do 2008-2009-2010 roku. To gdzie mieliśmy się uczyć sprzedaży, jeżeli popyt był wyższy od podaży? Co trzeba było umieć, żeby sprzedać? Dlatego statystyczny człowiek z Europy Zachodniej tak naprawdę nie ma pojęcia na temat sprzedaży i marketingu w gospodarce jakiej. Nie tylko takiej, która jest nasycona, bo to nie definiuje wysokiej konkurencyjności. My mamy takie pojęcie, że jak jest dużo firm, które konkurują, dużo produktów, jest wysoka konkurencyjność. Tak czy nie? A to nie jest wysoka konkurencyjność. Wysoka konkurencyjność jest zupełnie inaczej jakby definiowana. I teraz uwaga, ja Państwu powiem o tym, bo to dla Was jest istotne. Wszystko jedno, czy jesteście jednoosobową firmą, czy macie firmę, która ma 1000 osób. Otóż, wyobraźcie sobie, że wszyscy mamy siekiery tutaj na sali. I wszyscy operujemy siekierami z dziada, pradziada od 500 lat. I wyobraźmy sobie, że my konkurujemy ze sobą. I to jest nasz świat. Nie ma innego świata, tylko my. To jaka jest między nami konkurencyjność, jak wszyscy mają dokładnie takie same narzędzia? Wysoka czy niska?
Proszę? To jest najwyższa możliwa konkurencyjność, jaka jest, ponieważ wszyscy mają dokładnie to samo. Rozumiemy? Ale teraz, wyobraźcie sobie, że wchodzi tutaj przez drzwi osoba, która mówi: słuchajcie, drwale, ścinacie średnio 20 drzew dziennie każdy z was. Co by było, gdybyście ścieli 200 dziennie, każdy z was? Jak byśmy potraktowali taką osobę z doświadczeniem 500-letnim? No wyśmialibyśmy ją. Tak jak się mówi na jachtach, jak ktoś pyta, która godzina, wiecie, co się odpowiada? Też bym się napił. Także ona by weszła, mówi: chodź, też pożartujemy, też mamy poczucie humoru. A ona by wciągnęła piłę łańcuchową. I teraz kładzie tą piłę łańcuchową, a mówię: to jest, mówię, co, przecież nawet to ostrza nie ma. Bo paradygmat jest jaki? Musi być to ostrze, które tnie, tak? A ona włącza tą maszynę, przecina drzewo w ciągu minuty i wszyscy patrzą. Wiecie, co następuje? Następuje polaryzacja tego środowiska. 20% mówi: zabić czarownicę. To jest nieprawda, to jest wrzonka. Drugie 20% mówi: gdzie mogę kupić tą piłę? Już lecę. Trzecia grupa, 60%. Zauważacie prawo Pareto? 60, 20, 20, 5 dwudziestek. Zawsze jest 5 dwudziestek. A krzywa zmiany tak zwana, wdrażana zmiany, oparta jest na też polaryzacji 20, 60, 20. Tak? Czyli jak ktoś wdraża zmianę w zespole i wie o tej polaryzacji, wdraża ją tak, w porównaniu do kogoś, kto nie wie. Ale to jest temat zarządzania. I teraz zadam wam pytanie. Dla tej dziewczynki 18-letniej, która ma piłę łańcuchową, a tu sami tacy drwale, w prawej ręce śmierć, lewej się sam boją, jaka to jest konkurencyjność wśród drwali, jak ona ma piłę łańcuchową, a oni mają siekiery? Słucham. Żadna. Rozumiemy już? Czyli jest to wysoka konkurencyjność dla niej, czy niska? Więc wysoka konkurencyjność na danym terenie pojawia się tylko wtedy, jeżeli minimum 10% środowiska konkurującego, maksymalnie do 20%, dysponuje najlepszymi narzędziami na rynku. I teraz, jeżeli ktoś w Europie się znajduje, a tu wszyscy mają siekiery, szczególnie Europa Zachodnia, a ja mam piłę łańcuchową, tak? To teraz rozumiecie, dlaczego w 2018 roku moje firmy, jedna miała 28% zysku, a druga 23%, nie marży, zysku końcowego. To jest niemożliwe na rynku wysoce konkurencyjnym. Nie ma takiej możliwości. Ale jak rynek jest nisko konkurencyjny, jak w Europie, i teraz, dlaczego tu jesteście? Jesteście tutaj, może nie wiecie, że dlatego tutaj jesteście, ale na pewno chcecie zdobywać wiedzę, żeby zobaczyć, gdzie te elementy tej piły łańcuchowej są. I pokażę wam w tym momencie parę takich elementów, jeden główny, zasadniczy. Popatrzmy. Czy ja tam z tyłu widzę znajomego mojego w niebieskiej koszuli? Tak jest. Cześć, witam serdecznie. To jest właśnie człowiek, który ma wiedzę, powiem wam, która jest taka, że piła łańcuchowa to mało. Ja mówię zupełnie poważnie. Jest Polakiem, a zarządza firmami i wymiata tak równo, że głowa mała. Uwaga! Nassim Taleb napisał książkę Antykruchość. W tej książce jest coś takiego. Widzicie państwo, co tu jest napisane? Niektórzy znają zasadę 80-20, ponad 100 lat temu Wilfredo i tak dalej. Ale 20 spośród tych 20, czyli 4% i tak dalej. Widzicie, co to jest? Kiedy ja wprowadziłem na rynek 5 lat temu potrójne prawo Pareto, nie wiedziałem, że to w ogóle istnieje. Nassim Taleb w Stanach Zjednoczonych też to wprowadził na rynek. Zauważył to, nazwał to. Ja to nazwałem potrójnym prawem Pareto. To pokazuje dla tych, którzy by się zastanawiali, czy gościowi nie odbiło gdzieś tam. Ten facet jest naukowcem, tak? Możecie sobie poczytać na jego temat wszystkim. Bardzo polecam książkę Antykruchość. Niezwykle pozwala zmienić paradygmat i tak wzmacnia człowieka i uspokaja, szczególnie Polaków, bo żyjemy w kraju, w którym ta wiedza jest na najwyższym poziomie, więc jest relatywnie łatwo znaleźć partnerów do tego, żeby współpracować, co jest bardzo ciężkie właśnie w Europie Zachodniej. Proszę państwa, kiedy chose, il faut ignorer pour agir. To jest zdanie, które wypowiedział sobie gość, Paul Valéry, ile rzeczy należy zignorować, aby działać. Co to znaczy? Pamiętacie państwo? Mniej znaczy więcej. Prawo Pareto pokazuje mi ten 1,4%, które daje mi aż tyle. Czyli zamiast zagarniać tyle, znajdź te rzeczy, które dają przody. Mówiąc tak kolokwialnie. To przyjrzyjmy się. Proszę państwa, macie teraz zadanko, które wam zadam. Mianowicie
To jest tak zwana macierz czasu. Większość osób macierz czasu widziała. Time matrix po angielsku. Ona dzieli, tworzy taką macierz, tworzymy macierz poprzez dwa parametry. Pilne, niepilne, ważne i nieważne. Jestem przekonany, że Państwo jeszcze to słyszeli. Pytanie brzmi, kto na co dzień aplikuje to w swojej działalności? Ale tak na żywo, w tym sensie, że faktycznie biorę to pod uwagę. W skali tygodnia, w skali miesiąca i tak dalej. A ja znam statystyki, więc Państwo nie musicie podnosić ręki. A te kilka osób dowiaduje się ode mnie, że doceniam. OK? I teraz uwaga. Pierwsza ćwiartka, ważne, pilne, gaszenie pożaru. Trzecia ćwiartka, pominięcie priorytetu. To są te telefony, które odbieramy, to ten Facebook, który nas przyciąga. Tak a propos, pogratulujcie mi, wyłączyłem Facebooka od 1 stycznia. Nie mam już, dziękuję bardzo. To jest akurat powód do gratulacji, ale robię to po to, żeby to zmotywować Was. Mam Facebooka na komputerze, włączam go raz na 2 tygodnie, żeby zobaczyć mniej więcej, co się dzieje. Ale niestety, na szczęście, mam zespół, który mi oporządza mojego Facebooka, bo ja muszę reagować. Ale ja osobiście, jako Krzysztof Stanecki, po prostu nie bawię się swoją codziennością Facebooku. Kompletnie. Tak a propos daję do myślenia. Czwarta ćwiartka to jest marnowanie czasu. Nieodpowiedzialność. Ale druga ćwiartka to jest porządkowanie przyszłości. Zadanie teraz polega na tym, że popatrzcie Państwo teraz na mnie, tak? Bo tutaj macie macierz czasu, a teraz popatrzcie na mnie. OK? Fajnie. Dla tych, którzy występują, poznaliście właśnie myk, którym się przyciąga uwagę ludzi, którzy chcą coś czytać. A wyobraźcie sobie, że macie taką bieżączkę w swoim życiu, w swojej codzienności, że mówicie tak, kurczę, od pół roku, no non-stop, tylko ganiam, nie? Chciałbym to zmienić, ale po prostu nie wyrabiam się, non-stop, wszędzie tylko muszę, lecę i tak dalej, i tak dalej. Kto z Państwa jest w takiej sytuacji mniej więcej od pewnego, ale śmiało, ile osób tak jest, że jest przy, okej, okay, fajnie, to ci odważni podnieś rękę. Dodaję sobie statystykę i mi wychodzi 2/3 osób. I teraz uwaga. Wyobraźcie sobie więc, że w pierwszej ćwiartce macie tyle kropek, które oznaczają wszystkie rzeczy trzeba robić, ale uwaga, tych kropek w pierwszej ćwiartce jest tyle, że 24 godziny na dobę nie wystarczają. Wyobrażamy sobie to? Ale poza tą pierwszą ćwiartką przy literze M znajduje się jeszcze drugie tyle kropek, które czekają, że gdybyśmy te wybili w pierwszej ćwiartce, to te wskoczą. OK? Załóżmy taką rzecz. I teraz tak wygląda nasza codzienność. Męczymy się. Pytanie brzmi, co zrobić? I to jest ćwiczenie dla Was teraz. Co zrobić, aby można było opanować tą sytuację, aby nie żyć cały czas w ten sposób? Aby wyjść na pewną prostą, mieć troszkę więcej czasu, oddychać spokojnie i tak dalej. Cokolwiek to znaczy dla nas, to byśmy chcieli. Żeby swego rodzaju kontrolę przejąć nad swoją codziennością. I teraz dzielimy się na dwójki. Proszę bardzo, poznajemy się między sobą. Macie 30 sekund, jedziemy. W dwójeczkach, akurat w czwórkach siedzimy. Tu jak stoimy też, bardzo proszę panowie, poznajcie się, jedziemy. Tak, tak, tak. Jedziemy, fajnie. Dobrze. I teraz uwaga. Wiem, że Państwo czekacie na marketing. Pytanie brzmi, jeżeli chcemy, żeby coś urosło, trzeba najpierw zaorać. Rozumiemy? Więc zaufajcie mi. Marketingu będzie bardzo dużo dzisiaj, o wiele więcej niż myślicie. I teraz uwaga. Chciałbym, żebyście omówili sobie przez 1,5 minuty, co trzeba zrobić, jaki macie przepis na to, żeby to wariactwo się skończyło. Proszę bardzo, rozmawiamy. Fajnie, proszę Państwa, kto z Państwa ma taki przepis? Należy posegregować to, co jest w pierwszej ćwiartce na rzeczy priorytetowe, niepriorytetowe. Kto coś takiego, taką odpowiedź ma? Okay? Możecie to wyrzucić do kosza, bo to nic nie da. Z bardzo prostej przyczyny. Przecież jak to posegregujecie, to będziecie mieć tylko kolejność jakąś, ale to niczego Wam nie uporządkuje. A resztę co robimy? Eliminujemy, tak? Znaczy w jaki sposób eliminujemy? Że co robimy? Delegujemy. Czyli po prostu pozwalamy, żeby się spaliło, albo delegujemy. Ale delegowanie zostawmy, bo załóżmy, że już żeśmy delegowali, co się dało. Tak? Co robimy? Pan z tyłu powie. Proszę bardzo. Planujemy 60% czasu, czyli widać, że miał Pan do czynienia z systemem zarządzania czasem, czyli który mówi, znowu zasada w systemie zarządzania czasem 60-20-20, że 60% czasu możemy sobie zabukować,
20 zostawiamy na rzeczy spontaniczne narzucone przez świat, a drugie 20 na rzeczy, które sami sobie spontanicznie narzucimy. Czyli jeżeli blokujesz kalendarza więcej niż 60%, leżysz i kwiczysz, to nie dotyczy menedżerów operacyjnych, bo tam maksymalnie 30% bukujemy. Reszta zostawiamy. OK? Proszę bardzo, jaki przepis? Tak a propos, zaraz się odniosę do tego. Uczymy się odpuszczać niektóre rzeczy. Też tutaj ktoś powiedział. Proszę Państwa, i niestety to nie jest przepis. Jeżeli tak zrobicie, będziecie mieć jeszcze gorzej i jeszcze większą kichę. Ty się to tak doładujecie, że Wam się może wszystko poprzewracać. OK? Proszę bardzo, tutaj zapytamy. Myślę, że powinniśmy skupić się na tym porządkowaniu przyszłości. Fajnie. I wtedy te bliżej. Sprawy pilne i ważne się nie pojawią, no bo... Tak jest. Jeżeli załatwimy je wcześniej. Ale w jakim sensie porządkowaniu przyszłości? No bo Pan wierzączkę jak jasny piorun. To co Pan teraz zrobi? Niech Pan da jakiś przykład. Fajnie? Dobra, to tak, bo... Tak? Fajnie? Tak, słucham? Zapisujemy i wybieramy. Kochani, tak wygląda teoria. Jeżeli ktoś się uczył tego w Europie, to niestety na tym kończy. To popatrzcie się, ja Wam teraz na to odpowiem i powiecie, no ale to jest proste. Ktoś jeszcze powie, ja to miałem na myśli. Nie, jak nie jesteś w stanie tego powiedzieć, zdefiniować, to nie wiesz. Kto jest gotowy, żeby się dowiedzieć? Ręka do góry. Okej. Okay. Czyli Panu nie powiem. Uwaga. Kochani, kluczem nie jest rezygnacja z tych kropek w pierwszej ćwiartce, bo to nic nie da. Kluczem jest wybranie takich kropek, z których zrezygnujemy, ale pytanie po co? Po to, aby uwolniony czas przerzucić do drugiej ćwiartki i trzeba najpierw zdefiniować, jak ja to użyję, bo druga ćwiartka będzie powodować, że te kropki będą z czasem znikać, czyli... Jeżeli zajmiesz się tymi kropkami i będziesz starać się ogarniać wszystko, tych kropek będzie coraz. I teraz umiejętność odmówienia sobie jest kluczową kompetencją menedżerską dla menedżera życia lub dla menedżera zarządzającego firmą. A kto nas tego uczył? Słucham. Życie. Zero tego życie. Sralis mazgalis referendis duptis. Już żeśmy mieli slajd na początku, że doświadczenie, tak? To jest jak grzebień, które dostajemy, jak jesteśmy łysi pod koniec życia. Proszę Państwa, nie uczyliśmy się tego w szkole. A temat jest następujący. Ja najpierw muszę wiedzieć, w co wbić zęby, co da mi zmianę mojej sytuacji, czyli muszę wiedzieć, czym się zajmę, żeby porządkować przyszłość, a uwolniony czas musi pochodzić z tych kropek, z których zrezygnuję. Czyli każdy z Państwa powiedział jakiś element, który składa się na całość, ale to całość decyduje o tym, że jedziemy, bo jak ktoś powie, że ma koła, a ktoś inny powie, że ma silnik, ale nie, że ma kierownicę, to nie pojedzie. Trzeba mieć jedno, drugie i trzecie. Byle jakie, ale przynajmniej razem. I teraz patrzmy, co się dzieje. Mianowicie to się nazywa w języku angielskim shifting to the second quadrant. To są quadrants, czyli ćwiartki. Jest nomenklatura wyznaczona na to. Shifting to the second quadrant. Dzielę sobie te rzeczy, wybieram te, które mogę spalić. Niech to będzie 1/5 czasu, który mi uwalnia, ale definiuję, na co to poświęcam. I w związku z tym, jeżeli ja nie mam definicji, na co poświęcam, tak, tylko będę jedynie segregował albo zrezygnuję, to albo będę odpoczywać, co mi nic nie da. Jeżeli tego Państwo nie zrobicie, będziecie próbować wybijać kropki, co się stanie? Przeskoczycie w pewnym momencie tutaj, bo Was system nie wytrzyma. Albo pukaweczka strzeli, albo szlak Was trafi, trzaśniecie drzwiami, albo po prostu będziecie zmęczeni. Tylko jak tu jesteście, to się nic nie dzieje, to narasta. Jak wracacie, to macie jeszcze większą frustrację, jeszcze większy bałagan. Natomiast jeżeli tu się przenosicie, to w tym momencie, co się dzieje, my likwidujemy przyczyny, dla których dzieje się to tu. Ale teraz czym się trzeba tu zająć? Iloma procentami całości? Od 1 do... I za to Was kocham, szybko się uczycie, fajnie. Dobra, jedziemy teraz dalej. Proszę bardzo, chcę przeczytać. Proste? Wszyscy, którzy będą chcieli, ja później będzie można sobie wziąć moją wizytówkę, ale przede wszystkim mamy takie ankiety. Jeżeli Państwo chcecie otrzymać od nas prezentację, możecie zaznaczyć, że tylko prezentację, Wasze dane jednorazowo użyjemy i tak dalej. Zapraszam serdecznie. My nie eksplorujemy tych danych w sposób taki, że później macie to, bokiem Wam wychodzi. Proszę Państwa, myślę, że tego nie muszę tłumaczyć. Mam do czynienia z ludźmi, którzy myślą. A teraz?
No i oczywiście, jak jesteście w biznesie, macie swoich podopiecznych, to nie znosicie czegoś takiego, ale przecież ja pracowałem. Lubicie takie zdanie? Nie ma efektu, ale ja robiłem, ale wiesz, ja dorobiłem. Tylko pytanie, co? Okej. Okay. Proszę Państwa, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, która ustawia teraz, wchodzimy w marketing. Proszę w spokoju to przeczytać. Brzmi logicznie, prawda? Skąd to jest? Natura tak robi. Natura działa, natura daje nam skróty. To właśnie bezpieczniki, które nam siadają, jak jesteśmy zmęczeni i zostawiamy wszystko i zasypiamy. Bo inaczej i tak nie poradzimy. To lepiej zasnąć, żeby system odpoczął i jakby zabrać się za ten bałagan od nowa. Tylko, że ja mogę to zrobić zdecydowanie bardziej wydajnie. I teraz dlaczego ja to powiedziałem, że tu wchodzimy w marketing? Proszę Państwa. Umysł ludzki, który podejmuje decyzję, że chce z Wami współpracować, a Wy chcecie współpracować z kimś, w związku z tym nawiązujecie kontakt marketingowy, potrzebuje skrótu, mniej, potrzebuje ułatwienia, a nie potrzebuje informacji. Słyszymy to? Pojęcie o marketingu w Europie to jest normalnie, to jest średniowiecze. W Polsce już nie. My wszyscy wiemy, że marketing to nie są ulotki, ok? Umówmy się. Ja nie sprowadzam Was do tego etapu, że Wam będę tłumaczył, że marketing to nie są ulotki, tak? Ale wciąż nie ma poczucia tego, czym marketing tak naprawdę jest. Marketing jest sztuką upraszczania, a nie budowania informacji, która ma dojść do klienta, żeby on wiedział, co ja mam. Nie! I za chwileczkę poznacie punkt po punkcie pewne mechanizmy, aczkolwiek jeden z nich będzie bardzo obszerny. Kto to napisał? Nikola Staleb, antykruchość, tak a propos. I teraz uwaga. Marketing neandertalski. Utożsamianie marketing. Co to znaczy neandertalski? Na świecie są takie pojęcia neandertalskie, jak sprzedaż neandertalska, marketing neandertalski, zarządzanie neandertalskie. To nie jest obrażanie kogoś, to jest nomenklatura. To jest nomenklatura biznesowa. Co to oznacza? No proszę Państwa, utożsamianie marketingu ze sprzedażą, reklamą, to co powiedziałem, koncentrację na zdobywaniu klientów zamiast na trosce o klientów. Mamy zysk z transakcji zamiast korzyści, długookresowe pracy z klientem i tak dalej. Ja nie będę tego czytał, nie po to to zrobiłem. To jest po to, że jak Państwo dostaniecie materiał, dostaniecie, przeczytacie sobie, to tam jest. I teraz popatrzmy się na ostatni punkt. Sprzedawania produktu zamiast analizowania, zaspokajania potrzeb, a przede wszystkim szukania źródeł końcowej satysfakcji klienta. Chcecie dowiedzieć się ode mnie czegoś i sobie wyjść i już będzie coś? Jak ktoś chce wyjść, to ja teraz powiem, może wyjść. Zapraszam, żebyście zostali. Otóż, jeżeli sprzedajesz szklanki i będziesz znać się na szklankach i tylko i wyłącznie szklanek nie sprzedasz. Musisz znać się na biznesie restauracyjnym, żeby sprzedawać szklanki. Zrozumiałe? Jeżeli sprzedajesz samochody, okay? My pracujemy na przykład z dealerami samochodowymi, a jeżeli sprzedajesz samochody i ty się znasz na samochodach tylko i wyłącznie, nie będziesz sprzedawać samochodów, ty musisz wiedzieć, co to znaczy podniesienie jakości życia w rozumieniu operacyjnym, jak i strategicznym osoby, która ten samochód kupuje. To brzmi strasznie bojowo, ale myślę, że na tej sali jest zrozumienie co do tego. I tu nie chodzi o jakiś bajer, buzer i tak dalej, tylko naprawdę głębokie zrozumienie, jak działa mózg ludzki, jak wygląda decyzyjność, co to jest komfort, co to jest wygoda i tak dalej, i tak dalej. Popatrzmy się teraz na następne punkty. Interpretacja współczesna marketingu. To jest jedyna definicja, jaką pokażę, ale pokazuje szczególnie ten drugi punkt. Przyjęcie orientacji na odbiorcę. To wiemy. Wiemy, że dzisiaj już na produkt się nie zwraca uwagę, ale na świecie znane są dzisiaj już 5 poziomów sprzedaży. Najniższy to jest neandertalski. Kup pan cegłę. Mam produkt, mam usługę, weź pan. W nosie mam, co ty masz, co ty z tego będziesz miał. Ważne, żebyś kupił. Poziom drugi, którym się podnieca Europa na każdym kroku, to jest poziom, który został już zarzucony 20 lat temu na świecie jako już mało efektywny. To jest tak zwany solution selling, czyli sprzedaż rozwiązań. Proszę Państwa, w pierwszym i drugim przypadku co robi klient? Na końcu zapyta Was o co? Ile to kosztuje? I jeżeli Ty dajesz mu rozwiązanie, tak, większa szansa, to nie znaczy, że robisz coś złego, ale on zadzwoni do konkurencji i mówi, a możecie mi to zrobić w taki, taki sposób, znamy to? Prawda? W związku z tym jest jeszcze trzeci poziom, nieznany w Europie. W Polsce jest najbardziej znany, on już, powiedziałbym nawet, zaczyna być
na tyle znany, że już się spotyka coraz naprawdę więcej firm, już firmy natrafiają na siebie. Jest to tak zwana sprzedaż transformacyjna. O co w niej chodzi? Chodzi w niej o to, żeby się skupiać nie na potrzebach, ale na źródłach satysfakcji końcowej klienta. W prostych słowach tak. Jeżeli ja współpracuję z Tobą, to pytanie brzmi, czy Ty jesteś w stanie mnie jako dostawcę połączyć z sukcesem swojej firmy albo ze swoim sukcesem osobistym w B2C. I tu nagle paradygmat, ale zaraz. Ja przecież tylko robię to i to. Jak ja mam wpłynąć na jego biznes? I to jest cała rzecz, którą za chwileczkę pokażę, jak należy zmienić myślenie, aby można było to robić. Ten mechanizm, ta inżynieria na świecie jest numer jeden inżynierią, jeżeli chodzi o miliony firm, które na świecie istnieją. Okay? A ona jest nieznana tutaj. Przyjrzyjmy się teraz następującej rzeczy. To jest pierwsza strona gazety Transport Managera. Bardzo polecam, bardzo jakby postępowe pismo. Bardzo dużo ludzi, którzy nie są w transporcie, kupują to pismo. Jest tam taka wiedza. A już dość neandertalskiej sprzedaży. Co to znaczy? Sprzedaż produktowa neandertalska, najniższa, czyli proszę bardzo, mam gadżety. Rozwiązanie problemów. Ktoś przychodzi do mnie, wie pan, nie mam w jaki sposób dotrzeć do klienta, dać mu znać, albo nie ma on jak tego powiesić. Mam rozwiązanie, wiem jak on sobie to powiesi, tak? Czyli na przykład, jeżeli ja sprzedaję szklanki, a ktoś mówi, tłuką mi się szklanki, dostarczam szklankę nie tłukącą się, ale restaurator zapyta, ile ona kosztuje, nie? A ja powiem 5,50, o Jezu, a moja szklanka taka normalna kosztuje złoty 60, złoty 80. No ale tak, ta się nie tucze i zaczynamy z wczoraj klienta ładować wiedzą, tak? Czyli jego mózg gadzi atakować. I w związku z tym musimy przebić barierę, ale klient wtedy zadzwoni do drugiego dostawcy, powie, macie szklanki nietukliwe? Mamy. Bo ja mam kogoś za 4,90. Dacie lepiej? Damy. Znamy to? I zaczyna się, dożynki się zaczynają. Dożynki, od dożynania, nie od tam czegoś innego. Proszę Państwa, w obu przypadkach jesteśmy pasywem, czyli jesteśmy dla klienta kim? Kosztem. Tak długo, jak jesteście kosztem dla klienta, niestety na rynku będziecie wegetarianami. Co to znaczy? Będziecie wegetować. I teraz uwaga. Czyli będzie biznes być może fajnie szedł w zależności od koniunktury, jak jesteście sprawni, ale to nigdy nie będzie coś takiego, że powiecie, fajnie, mam pieniądze na reinwestowanie, jestem relatywnie bezpieczny, bezpieczna i tak dalej. Jest sprzedaż transformacyjna, o której za chwileczkę powiem. W sprzedaży transformacyjnej ktoś do Ciebie mówi, Ty jesteś partnerem, czyli nie przynosisz katalogu ze szklankami do restauracji, tylko siadasz przed osobą i ta osoba mówi, potrzebuje 150 szklanek, a Ty mówisz, okej, ile Pani ma szklanek w ogóle, jeśli mogę spytać, 1500, jak często Pani wymienia? No, co miesiąc. Czyli ma Pani tłukliwość na poziomie 10% szklanek na miesiąc. Pozwoli Pani, że powiem Pani coś wprost. Jeżeli Pani będzie dokupywać szklanki, robi sobie Pani krzywdę. To, co trzeba zmienić system zarządzania wewnątrz restauracji, bo średnia statystyczna w restauracjach jest od 2 do 3% tłukliwości. Czyli Pani będzie wydawać pieniądze na szklanki niepotrzebnie. Jeżeli możemy wejść do restauracji, przyjrzyjmy się paru rzeczom. Ja, w ilu jest restauracjach właściciele restauracji w ciągu roku? W ilu? Właściciel restauracji, w ilu jest restauracja? W jednej albo w dwóch, co? A gość, który sprzedaje szklanki jest w ilu? 100, 200. Rozumiemy? Więc masz kopalnię wiedzy, jeżeli jesteś dostawcą. I w tym momencie Ty mówisz w ten sposób, chodźmy, albo mówisz tak, byłem u Pani specjalnie w restauracji. Jeżeli Ty zaczniesz pomagać tej osobie, to trzeba w odpowiedni sposób zrobić, tak? Bo tak po prostu na zasadzie takiej pouczania tego się nie robi, ale to jest osobna rzecz, wczoraj o tym mówiłem. To w tym momencie ktoś zaczyna Cię postrzegać jako kto? Dostarczyciela wiedzy, które pozwala lepiej prowadzić restaurację. I tu się zaczyna opuszczanie głowy, patrzenia w sufit, wzdychania. Mówi, Boże, to ja muszę mieć o wiele większą wiedzę. Tak, jak myśli większość świata, poza Europą. Bo dawniej się po prostu sprzedawało. Wyprodukowałem produkt i było poptoka. Lepszy, gorszy, to się lepiej albo gorzej sprzedawało. I teraz, zauważcie, jak spadła marżowość w latach 90. w Polsce, jaka jest teraz, tak? Wtedy marże były takie, trzeba było mieć tylko produkt, wszystko się sprzedawało. I teraz uwaga. W związku z tym, popatrzmy się na następującą rzecz. Teraz proponuję, żebyście zapięli pas. To, co teraz się dowiecie, to jest odpowiedź na pytanie następujące. Co trzeba rozpoznać, aby można było zbudować dobrą ofertę dla klienta? Słucham.
Dzisiaj zbudowanie, rozpoznanie potrzeb klienta nie definiuje sprzedaży. Będziecie wegetować, jak będziecie opierać swoje działanie na rozpoznaniu potrzeb klienta. Już źródła satysfakcji. Zaczynamy już wyciągać wnioski. Bardzo fajnie. Ktoś powiedział, o, ona się nauczyła przed chwilą. Co za różnica. Tak? No, nauczyła się, ale mówi. Teraz uwaga. Co trzeba zbudować z klientem, żeby szansę mieć na sprzedaż? Proszę? Proszę? No, zazwyczaj odpowiedź brzmi relacje. Zapomnij o relacjach. Ile mieliście relacji z klientami przez 20 lat? Po 20 latach przyszedł klient, mówi, wie pani, pani Wando, ja panią prawie, że kocham już nawet. Pani jest tak wspaniałą osobą, ale pani konkurencja dała 10 groszy mniej. W sensie zaoferowała. Znamy to? Koniec. Jesteśmy kosztem dla klienta. No i najważniejszą rzeczą, jaką pokażę w tym momencie, to jest odpowiedź na pytanie, co trzeba zbudować dla klienta, żeby kupił? Co trzeba przed nim położyć? No? No co trzeba położyć? Żeby kupił. No coś, czego chce, czyli co tam będzie? Jak to się nazywa? No o. No trzeba ofertę zbudować. No tak czy nie? No logiczne. Ręka do góry. Kto się z tym zgadza? No śmiało. Kto się zgadza, że trzeba klientowi dać ofertę? Tak? Boicie się, co? I bardzo dobrze, że się boicie. Tak? Mianowicie nikt na świecie dzisiaj już nie ofertuje oprócz Europy. Ja nie wypisałem jednej oferty przez ostatnie przynajmniej 8 lat. A zapewniam was, że tygodniowo kontraktów podpisuję kilka lub zawieram umowy różnego rodzaju. Proszę państwa, dzisiaj się już nie ofertuje. A ile osób na sali wypisuje na przykład 20-30 ofert w miesiącu i wysyła? Ręka do góry. Śmiało! Nie bójmy się, nic się nie dzieje. Ok? No pięknie. No to dobra, to jak tak, no to ja kończę, idę, bo państwo już wiecie, jak to robić. Proszę państwa, ja nie żartuję. Popatrzmy się teraz, dlaczego. Dzisiaj się już nie ofertuje. I zobaczcie, ja teraz jadę ostro. Wyobraźcie sobie, że podpisaliście kontrakt z klientem, w tym sensie, że realizujecie kontrakt. Kto chciałby realizować dobry kontrakt z dobrym klientem? Ręka do góry. Jedziemy. Fajnie. Partycypujemy. Super. Czyli tak się zdarzyło. Zobaczcie, co się zdarzyło. Mamy mianowicie sytuację, w której realizujemy zamówienie dla klienta. Dostarczamy to, co żeśmy się umówili. Tak? Fajnie. To w takim razie w tym miejscu, nie mam tutaj pointera niestety, ale pokażę ręką, w tym miejscu co się musiało wydarzyć. Bo co ja robię? Ja pokazuję proces sprzedaży od końca. Rozumiemy? Czyli tak jakbyśmy planowali wycieczkę na przykład na Chomolungme, byśmy powiedzieli, dobra, to jeżeli chcemy być 1 stycznia, zimowa wyprawa, 1 lipca na Chomolungmie, tak? To co musiało się wydarzyć w czerwcu, rozumiemy? I później, a co do tyłu, tak? Co w maju, co, rozumiemy? I tak pójdziemy. Tak a propos, mieliśmy przyjemność sponsorować Quest for Lotse na moim kanale Quest for English. Możecie państwo zobaczyć, Boże, zapomniałem imię, pani Witkowska, może ktoś pamięta. Proszę? Monika Witkowska, to jest podróżniczka, napisała wiele książek i właśnie wyszła na lotce. Myśmy mieli przyjemność ją sponsorować w całości. I teraz uwaga. W związku z tym, to co tu musiało nastąpić, żeby realizować kontrakt? Śmiało. Proszę, podpisanie kontraktu. Fajnie. Tu jest podpisanie kontraktu. To przed podpisaniem kontraktu, co się musiało wydarzyć? Idziemy od tyłu. No, negocjacje w ogóle, ale tak bardziej... No, akceptacja jest i jeszcze wcześniej. Jak ktoś zaakceptuje, to co? Akceptuje i już mamy kontrakt gotowy. Co trzeba z nim zrobić? W sensie dogadać co? Szczegóły. W związku z tym popatrzmy się, że my dogadujemy szczegóły, tak? Szczegóły do prawdopodobnie propozycji. Zgadza się? Czyli mamy taką sytuację. Realizujemy umowę, wcześniej podpisujemy kontrakt, punkt przejścia, zawarcie umowy. Tu mamy szczegółowe dopracowanie. Państwo te materiały dostaniecie, jeżeli tylko będziecie chcieli. A i teraz uwaga. A jaki tu jest punkt? Co to jest za punkt? Żeby usiąść do szczegółowego opracowania kontraktu, to co tu się musi wydarzyć, tu gdzie jest ta strzałka? Decyzja jaka? Pozytywna decyzja, klient mówi, biorę. Kto z państwa chciałby, żeby tak było? Że klient mówi, biorę, ręka do góry. Fajnie. I to jest bardzo w porządku, ja też. Niestety tutaj jest największa, powiedziałbym czasami, tragedia i ja chcę moją osobistą ambicją. 500 000 ludzi przeszło przez ręce naszej firmy przez 15 lat, od kiedy tu jestem, bo 15 lat temu wróciłem do Polski. Kochani, żeby Polak wiedział po prostu, bo to wiedza będzie decydować o naszej pozycji w Europie
I to zaczyna się dziać, zwłaszcza, że system geopolityczny, układ geopolityczny, nie system, ale układ geopolityczny Polski jest dzisiaj niezwykle nam sprzyjający. Czyli jesteśmy w tym momencie integratorem Europy Środkowej i tak będzie. To zresztą to ma dużo wspólnego nie z polityką, ale z ekonomią. Więc czy się komuś podoba, jaki będzie system, czy nie będzie, i tak to się będzie działo. Kraje Trójmorza to jest coś, co zostało opisane w książce między innymi Friedmana, George'a Friedmana, 100 lat do przodu. Ta książka tam jakoś inaczej się nazywa, ale jak piszecie 100 lat, George Friedman, pisze się Friedman. Bardzo polecam. Na okładce jest wymienione 6 krajów, które będą decydować przez najbliższe około kilkadziesiąt lat, co się będzie działo na świecie. Wiecie, jakie to są kraje? Wczoraj wymieniałem. Japonia, Indie, Turcja, Polska, Stany Zjednoczone i one wszystkie będą tańczyć wokół Rosji. I to jest 6 krajów, które Friedman opisuje, na okładce je wypisał. Zamówcie, wejdźcie sobie na internet, zobaczycie. Daje do myślenia, cholera, inny świat. Wczoraj przeczytałem artykuł, wczoraj mówiłem o sytuacji w Europie Zachodniej, o tym, że 40% gospodarki niemieckiej jest na poziomie już niewypłacalności. A wczoraj przeczytałem artykuł, gdzieś w Onecie czy gdzieś, że coraz więcej Niemców zatrudnia się w Polsce. Proszę Państwa, zmiana paradygmatu i tak się dzieje. Okay? Tak się dzieje. To jest kierunek, będzie inny. I teraz uwaga. I tu jest nasza tragedia. Dlaczego? Bo tu chcemy, żeby klient powiedział tak, w związku z tym wszystko, co robimy, skupia się po to, żeby tu dostać informację dla klienta. Tak czy nie? Jak klient teraz ma informację, to miejmy nadzieję, że co się stanie? Że weźmie. Proszę Państwa, na 100 ofert statystyki pokazują wysłane do klienta, ile jest akceptowane. Na zasadzie zapytanie ofertowe i wysłanie. Znacie Państwo statystyki? 2%, 5%, 7%, zależy jaka jest bariera wejścia, tak? Jest mało firm na rynku, bo jest duża, wysoka bariera wejścia, może być wyższy procent, ale generalnie to jest od 2 do 5%. Jak jest 5, to jest dobrze. Proszę Państwa, i teraz jest pytanie, czy jest taka możliwość, żeby tutaj było 80%? Ja działam w branży, w której skuteczność najlepszych firm jest na poziomie 15%, 18%. W żadnym roku, kiedy jestem tutaj, a mierzę to od 2014 roku, nigdy nie zszedłem poniżej 85%. Był rok, gdzie miałem 94%. Pytanie brzmi, z czego to wynika? Z tego, że jestem taki inteligentny, mam takie gadane? Nie. Ja mam piłę łańcuchową i chcę, żebyście wy ją mieli. I o, masa Polaków w tym momencie ma. Wiecie, czym się różnimy od Europy Zachodniej? Tym, że my mamy jaja i kręgosłup w zależności od płci, do tego, żeby powiedzieć, nie wiem. Nie boimy się powiedzieć, chcę się nauczyć, chcę się dowiedzieć. Dlatego Państwo tutaj jesteście. I dlatego ja się cieszę tutaj, kiedy jestem w Polsce. I teraz uwaga, gdzie jest nasz problem? Nasz problem jest tu, w tak zwanym neandertalskim, trzyetapowym procesie sprzedaży. Co to znaczy? Mianowicie, w jaki sposób klient się z nami kontaktuje, dowiadujemy się o kliencie, albo aktywnie, albo biernie. Wcześniej mamy jakieś przygotowanie, czasami jak klient do nas od razu dzwoni, no to mówimy, oddzwonimy, dowiadujemy się, co to za firma, przygotowujemy się. Lepiej, gorzej, to oczywiście zależy od typu biznesu, czasami przygotowanie będzie trwało bardzo długo. Ale używam skrótu myślowego, bo on tutaj jest przydatny. I co się dzieje? Następuje pierwszy kontakt. Jak ja widzę tutaj te firmy, które są dookoła, to ja Wam zadam takie pytanie. Ile tych wystawców, którzy tutaj są, jest w takiej sytuacji, że dostaje zapytanie ofertowe, przygotowuje ofertę, najlepszą z możliwych wysyła. Dużo? Czy to nie jest standard tej branży? To ja bym tego nie robił, gdybym był na Waszym miejscu. Absolutnie. Dlatego, że w ten sposób wskazujecie się na co? Na wegetację. Jesteście na tak zwanym czerwonym oceanie. OK? I teraz patrzcie się. Rozmawiam z klientem, on mi wyjaśnia nawet to, tam, ile, co by chciał. Co na końcu klient rozmowy mówi, żeby, o co prosi? O ofertę, tak? A niektórzy powiedzieli o cenę. To już w ogóle tragedia, tak? No, ale tak jest. Kto ma taki system generalnie wysyłania ofert? Ręka do góry, śmiało. Ja chcę zobaczyć tutaj teraz ludzi, którzy nie kłamią sami przed sobą, OK? I teraz uwaga. Co się dzieje? Wysyłamy ofertę. W nomenklaturze biznesowej nazywa się to spadochroniarstwo, czyli parachuting. To jest klasyka w Europie cały czas. Okay? Co ten facet robi? On mówi tak. Panie Boże, ja Cię bardzo proszę.
Ta oferta jak leci do tego klienta, do tego punktu, poznajecie ten punkt? Przedtem żeśmy pokazali, tak? Tu jest ten moment, kiedy klient mówi tak, tu jest doszczegółowienie, tutaj jest podpisanie kontraktu, realizacja. On mówi, Boże, żeby ten procent był nie 5, tylko 6. No chociaż tyle, żeby chociaż w tym miesiącu było mi łatwiej. Żeby, kurczę, no nie pomóż mi. Gracie w kręgle. Wiecie, jak się zbije 9 z 10, to zostaje jedna. Wiecie, jak się nazywa? Będziecie wiedzieć. Pinda. I dużo ludzi, jak rzuca w pindę, to tak ta kula leci i tak prawie dotyka, ale nie dotyka. I wtedy wiecie, co ludzie robią? Ludzie robią tak. Rzucają i robią tak. Tak robią. Wiecie, że to nie działa? Ta kula, kurde, leci tak samo, jak leciała. Ja takiej wiedzy nie wiem, chociaż gram w kręgle, bo jak wiecie, byłem w Stanach Zjednoczonych 20 lat, w związku z tym wiadomo, że gram w kręgle, bo to jest standard. Wiadomo, że w domu mam co? Siatkę od owadów w oknach oraz mam na pewno lodziarkę w lodówce. Nie ma innej możliwości. W Stanach, jak zabraknie lodu, oznacza, że ekonomia padła. Ja nie żartuję. Może benzyny zabraknąć, to nie ma problemu. Ale jak nie ma lodu, to jest tragedia. Okay? I lody się je kiedy przede wszystkim? W zimie. Tak a propos, mówię zupełnie poważnie. No i parę jeszcze innych rzeczy, ale to nie na teraz. I teraz uwaga. Proszę Państwa, to jest zakazane. To możecie robić w stosunku do 80% zapytań ofertowych, które zupełnie dla Was nie są istotne, rozumiemy? Bo macie wybrać takie 20%, na których będziecie się skupiać i tam nie wolno ofertować. I teraz jest pytanie, jeżeli to jest zakazane, to co trzeba zrobić, żeby tu klient powiedział tak na przykład na poziomie 50%? Nie wolno mu wysyłać oferty. No bo wiadomo, jaki będzie procent. To pytanie, co zrobić? Odpowiedź jest prosta. Czy jesteście, tak? Słucham, pan z tyłu podnosi rękę. Zadać pytanie. Fajnie, wszystko zależy jakie. Jednocześnie jest to taka odpowiedź, pan przedtem bardzo fajnie odpowiadał, tak a propos, tak? Aha. Tak, tak. Tak. No, to jest, ja nie będę powtarzał firmy, która edukowała, bo bym uderzył w tą firmę, a ja mam szacunek do tej firmy swoją drogą, ale zdaję sobie z tego sprawę, że my wnosimy na rynek wiedzę absolutnie z najwyższej półki światowej, a nie ze standardów, które pochodzą sprzed 15-20 lat. Jak 15-20 lat, to i tak nieźle. Okej? Okay? Proszę pana, nie. Odpowiedź jest bardzo prosta. Nigdy nie wolno kreować oferty dla klienta. To klient ma napisać ofertę. Kropka. Tylko my nie wiemy, jak to zrobić, żeby klient napisał ofertę. U mnie zawsze klient pisze ofertę, zawsze. Absolutnie w 100% sytuacji, w które wchodzimy, to klient tworzy ofertę. Wchodzisz do sklepu, popatrzcie się, wchodzisz do sklepu, tu się zaczyna kwintesencja marketingu. To tu jest ten problem. Słuchajcie, my postrzegamy marketing, co zrobić, jakie hasło rzucić, jaki gadżet wstawić, jakie hasło reklamowe, co zrobić, jak dotrzeć do klienta tą drogą. To wszystko spali na panewce, jeżeli wy macie strategię porąbaną. Idziecie do lasu, w którym nie ma grzybów, ale macie, kurde, normalnie takie narzędzia do zbierania grzybów, że głowa mała. I teraz patrzcie się. Klucz jest tu. To jest pięcioetapowy proces sprzedaży. Tylko my nie wiemy, jak do tego doprowadzić, czyli pojawia się sytuacja, tutaj jest klucz. Co tu się dzieje? Otóż tu klient mówi, do tego sklepu włażę, to jest mój sklep. Wchodzi do środka, ceny są napisane, bierze do koszyka raz, dwa, trzy, pięć rzeczy, podchodzi do kasy i co, powie, nie biorę? Zna cenę wcześniej, powie? Ale co powoduje, że on wchodzi do tego sklepu? I teraz chcę, żebyście popatrzyli się na mnie, kochani. Jest cała masa teoretyków, którzy przychodzą, powtarzają wam spiny, różne inne rzeczy, które są w porządku. Ja bym wam serducho w tym momencie oddał, żebyście popatrzyli na mnie, ponieważ ja jestem praktykiem, kocham to, co robię i powiem wam teraz, chwytam za jaja po prostu ten temat i wy sobie przełożycie ten temat na swoje. Tylko posłuchajcie teraz tego, co jest kluczowe. Klucz jest w cierpliwości, w fokusie, w koncentracji. Marketing to nie jest rozgwiździaj działań, które mają narobić szumu, bo pamiętacie slajdy wcześniej, przy których mogliście się trochę denerwować, że was prosiłem, żeby czytać? Trzeba dokonać skrótu dla klienta. Ja wam za chwilę w ostatnich 20 minutach pokażę 20 takich skrótów, ale jeżeli ty nie masz ustawionej strategii, leżysz i kwiczysz,
bo rozkłada cię codzienność, bo masz siekierę jak wszyscy inni. Tylko trochę bardziej, a jest takie powiedzenie, jeżeli twoja strategia polega na tym, że jesteś o krok przed konkurencją, to nie masz żadnej strategii. I teraz uwaga. Tu co musi nastąpić? Tu musi nastąpić fascynacja klienta tobą. Tu musi nastąpić fascynacja twojego know-how. Tu musi nastąpić, w jego głowie jest sytuacja, kurczę, czegoś takiego nie spotkałem. Nikt tak nie działa. Do ciebie ktoś wysyła ofertę, czy może pan mi przysłać 15, a dzisiaj jest 13. A ja odpisuję tak, rzadko się to dzieje, bo rzadko przychodzą takie. Ja piszę tak, szanowna pani, dziękuję serdecznie za wstępne zaufanie, za zapytanie. Informuję, że prawdopodobnie zaszła pomyłka, bo państwo, że się podali datę 15, a przecież na pewno nie podalibyście 2 dni, bo byłoby to troszkę nieładne, niegrzeczne, więc nastąpiła techniczna pomyłka. Proszę podać, o jaką datę państwu chodzi, żebyście my mieli możliwość rozeznania się, czy jesteśmy w stanie państwu pomóc, czy nie. Punkt drugi. Jeżeli chodzi o kwestię oferty, nie wysyłamy ofert. Z czego to wynika? Byłoby to niegrzeczne, bo to byłoby założenie, że nie wiedząc nic do państwu, ja jestem mądrzejszy od waszej firmy, a wy istniejecie na rynku 20 lat. W związku z tym kluczową kwestią dla nas jest porozmawiać z państwem i dowiedzieć się, czy jesteśmy państwu w stanie pomóc. Tak wyglądają wasze rozmowy z klientami? Wasi handlowcy? Nie musicie nic mówić. Jak tak, to dobrze. Jak nie, to też dobrze, bo dzisiaj jest pierwszy dzień reszty naszego życia. I z tego się trzeba cieszyć. I jesteśmy w Polsce. W kraju, w którym jest największe bezpieczeństwo prowadzenia biznesu w tym momencie, biorąc pod uwagę kraje ościenne i całą Europę. Czy się to komuś podoba, czy nie. Dlatego jest tak ogromna emigracja do Polski i dlatego dużo firm ze Stanów Zjednoczonych, Polaków, w Chicago było 750 tysięcy, dzisiaj jest 500 tysięcy. Większość ludzi, którzy tutaj ląduje, to są ludzie majętni, którzy są ludzie biznesu i tak dalej. Zgadnijcie dlaczego. Dlatego, że z Polakami się robi dobry biznes, dobrze się robi biznes. Polacy z natury są uczciwi. Jest monogamia, biorąc pod uwagę typ biznesu, profil, tak, nie ma wielokulturowości. Jest niska konkurencyjność, ale jest wysoka świadomość tym, że się trzeba uczyć. Słyszeliście państwo takie głosy, czy nie? Przyzwyczajeni jesteście do takiego czegoś? A ja mówię tak, jak myślę. Ba, ja mówię tak, jak wiem. Uwaga! W związku z tym, co trzeba zrobić? Ale co trzeba zrobić, żeby klient był zafascynowany? Na co trzeba nacisnąć? Nie na relacje, nie na rozpoznanie potrzeb, tylko na co? Na 2 rzeczy i teraz macie najszybszą lekcję marketingu, jaka istnieje. Zobaczycie 2 słowa, które znacie, ale teraz to jest, jak przed chwileczką się wywnętrzyłem i we mnie zagrały takie emocje, bo chciałbym wam to dostarczyć, to chciałbym, żebyście naprawdę, kiedy wyślecie do mnie maila, czy podacie maila, ja wam przyślę materiały, w których będzie napisane. To jest za darmo. Ja wam to wyślę. A teraz dokonam skrótu. Są 2 słowa, które mają inne znaczenie, niż jesteście do tego przyzwyczajeni. Te 2 słowa brzmią następująco. Najważniejsze słowo w marketingu na najbliższe 10 lat przynajmniej, bo nie wiem, co się będzie działo za 10 lat. To jest pozycjonowanie, nie mylić z pozycjonowaniem stron internetowych, dobra? To tak a propos, ale myślę, że państwo o tym wiecie. Pozycjonowanie w głowie klienta. Kto z państwa, jak ma handlowców, jak idzie do klienta, to każdy handlowiec ma dokładnie to samo, bo reprezentujecie firmę, napisane, jak wyjdę stamtąd, to chcę, żeby właściciel tamtej firmy, czy ktoś decydent, miał tak spozycjonowaną naszą firmę w jego głowie. Kto ma to napisane? Powiedzieć wam? Nikt. Bo my nie jesteśmy przyjęci do myślenia działania systemowego. Jedna osoba ma. Gratuluję. Ok? Właśnie wnerwił pan pozostały. Proponuję, żeby pan pozostał, bo chciałbym, żeby mi pan w ciągu 5 minut przesłał to, żebym się zorientował, bo chciałbym być pana klientem, dobra? Ale w ciągu 5 minut, żeby pan mi to przesłał, dobra? Jestem kawał skurczybyka, wiecie o tym, to nie ma 2 zdań, tak? Kocham ludzi, ale jestem kawał skurczybyka. I teraz uwaga, pozycjonowanie, budowanie. Pozycjonowanie, klucz. Nie buduj relacji, buduj zaufanie. Panie, no aleś pan jest filozof. Kochani, zaufanie buduje się na 3 filarach spiętych 4 klamrami. Chcecie wiedzieć jak? Ja wam to wyślę. 1 filar. System wartości. 2 filar. Know-how. Rozumiane o wiele szerzej niż twój produkt, niż szklanka. Rozumiana bardzo szeroko. 3. Prezencja. Spięta 4 klamrami. 1. Otwartość, autentyczność. 2. Spójność. Jak mówię, to robię. W każdym wymiarze firmowym. 3. Pasja. 4. Komunikacja nieantagonizująca, to co było wczoraj. Wszyscy dostaną materiały z wczoraj, nawet jak wczoraj nie byli.
Ci, co wczoraj byli, też zostaną stąd. Czy nie wysyłać im? Dobra, wyślij. Dobra. Uwaga! I teraz popatrzmy się, co to jest. Tutaj zaczyna się strategia marketingowa. Bez rozumienia tego, to są wszystko farfocle, co tam jest. Ale jak to rozumiecie, to to wszystko jest fenomenalną drogą do tego, żeby dokonywać wyboru, jak to osiągać. Rozumiecie? Więc broń Boże, nic nie mówię negatywnego tego, co się dzieje dookoła. Ale jak tego nie zrobicie, to po prostu strzelacie w powietrze na zasadzie takiej, może przeleci kaczka i ustrzeli. Ustrzelisz. I teraz uwaga. Oczywiście później co dochodzi? Dochodzi etap pierwszy, przygotowanie. Macie pięcioetapowy proces sprzedaży, który jest nieznany. Uwaga. To jest tak zwana czwarta generacja sprzedaży. Dostaniecie materiał, który to opisuje. Słuchajcie, oczywiście, że my mamy warsztaty, na których uczymy tego wszystkiego. Jeżeli wejdziecie sobie na naszą stronę internetową QuestCM od Quest Change Managers, macie, tu są osoby na sali, które, bo wczoraj mówiły, że zakupiły, macie tam program, chyba kosztuje, nie wiem, 800 zł, gdzie ja nagrałem ileś, 11 godzin, gdzie ja tego uczę po kolei wszystkiego, włącznie z algorytmami i tak dalej. Ok? I teraz patrzcie się. Tutaj macie filozofię sprzedaży transformacyjnej, tu macie filozofię operacyjną, czyli komunikacja nieantagonizująca z wczoraj. Do tego są narzędzia, są tak zwane algorytmy, a tutaj jest ten pięcioetapowy proces sprzedaży, który przed chwilą żeśmy zobaczyli. To jest podłączone pod lejek sprzedaży i system sprzedaży, myślenie, działanie systemowe, macie czwartą generację. Czwarta generacja nie jest znana w Europie, oprócz Polski i paru firm w Europie, a na świecie jest już piąta generacja. A czwarta nie jest znana w Europie. Rozumiecie, gdzie jesteśmy? Ale my Polacy już to mamy. I to mamy w liczbach, tak? I teraz patrzcie się. To jest pięcioetapowy proces sprzedaży, tak? To jest ten, który widzieliśmy. I teraz, jak wejdziecie sobie na internet, i tam jest mój kanał Krzysztof Sarnecki, znajdziecie tam Skuteczna sprzedaż, taki film, który trwa 50 parę minut. Ja tam pokazuję pewną rzecz, ja teraz to zrobię bardzo szybko, mianowicie co pokazuję? Pokazuję, jak można w ciągu 30 sekund nauczyć rumby, jeden z najtrudniejszych tańców, bo jest ruch nienaturalny dla Polaków, nie? No i pokazuję, jak się tańczy rumbę i w pewnym momencie, kiedyś zawodowo tańczyłem, dlatego mi to nieźle wychodzi i ludzie mówią, co jest fajnego, no biodra ci się ruszają. No to jak proszę ludzi, 500 osób tam wstaje, zobaczycie i mówię, to tańczymy. Puszczam Besame Mucho i ludzie robią biodra, tak? Co ja teraz robię? Uwaga! I teraz jest 1000% skupienia na tym, co powiem. Jeżeli zależy ci na ruchu bioder i będziesz skupiać się na ruchu bioder, będziesz wyglądać jak pokraka. Jeżeli zależy ci na pieniądzach i będziesz skupiać się na pieniądzach, nigdy ich nie będziesz mieć. Jeżeli zależy ci na tym, tam, nie możesz się na tym skupiać. Musisz skupiać się na tym, co powoduje, że to tam jest. I mówię ludziom, żeby sobie stanęli w ten sposób, stopy razem, nie ruszają góry ciała i mówię im, tylko przepychajcie kolana do przodu, do tyłu. W 30 sekund 500 osób na sali bardzo ładnie porusza bioderkami, naturalnie. Co powiedziałem o biodrach? Nic. Bo co decyduje o ruchu bioder? Kolana. Pytanie brzmi, gdzie są kolana w sprzedaży, w marketingu? To jest jedno i to samo. Gdzie są? Teraz patrzcie się. To są biodra. My chcemy, żeby on powiedział tak, ale jak się tu będziesz na tym skupiać, to jest za późno. To tu są kolana. Dlatego ktoś, kto się skupia na sprzedaży, skupia się na budowaniu zaufania i na pozycjonowaniu się w głowie klienta. Dla nas, dla większości was jest to ogólnik. Jesteście nawet przestraszeni, ale jak ja mam to zrobić? Dlatego, kiedy to słyszycie, to w tym momencie przychodzi taki moment, dobra, to ja sobie teraz na ten temat przeczytam. Ja teraz wydaję książkę, gdzie to wszystko opisuję, ale wy dostaniecie materiały, gdzie ja wyślę artykuły, gdzie to jest bardzo dokładnie opisane, a jak chcecie zobaczyć cały film, jeżeli są firmy, które chcą w firmie wykorzystać, to jest licencja na to. Bo to jest na jedną osobę, na rodzinna. Ale jeżeli ktoś chce zakupić, to za grosze można kupić, można powielić. Rozumiecie Państwo? To mówcie o tym, jeżeli chcecie. I teraz uwaga. Wiecie, co to jest? Co Pan potrzebuje? Szklanki. Jakie szklanki? Takie. Ile szklanek? Tyle. Na kiedy? Na tyle. Srów klienta. Co klientowi zakomunikowałem? Mam Cię w dupie. Ważne, żebyś wziął szklanki. Jak nie takie, to inne. Może jeszcze weźmiesz tacę. I sztućce. I teraz popatrzcie się, gdzie się pojawia kwintesencja marketingu. Tu strategia się pojawia.
I kiedy dostaniecie materiały ode mnie bezpłatne, kiedy wejdziecie na kanał, który jest 200 filmów, z czego jest przynajmniej 60 na temat marketingu i sprzedaży. Tam to wszystko macie na wyciągnięcie. A YouTube'a możecie puścić swoim podopiecznym, swoim współpracownikom i tak dalej. Słyszycie, to jest za darmo. Róbcie to, ludzie. Nie męczcie się na każdym kroku. To jest logo. Ja pracuję z firmą Wiener. Dawniej to był Gotthard. Wiener. To są firma austriacka, ale tam są Polacy. Dlatego z nimi pracuję. Wspaniali ludzie. Wiecie, co oni zrobili? Ja pracuję z nimi na wyłączność. To jest ich logo transformacji. Tu macie kwintesencję marketingu i sprzedaży. Pytanie teraz brzmi, która z tych linii jest krótsza? Ta na górze czy na dole? Która z nich jest krótsza? Ta na górze czy na dole? Uwaga, daję wam do myślenia. Która jest krótsza? No, chciałoby się powiedzieć, że ta na górze, w związku z tym odpowiedź brzmi... Dlaczego? Zaczynamy wchodzić w świat myślenia jakiego? Nielinearnego. Co to znaczy? Nielinearność polega... Wczoraj to tłumaczyłem. Jeżeli porywa cię prąd nad morzem, nad Bałtykiem jest tak zwany prąd strugowy. Woda próbuje dołem, dlatego jest zawsze wyrzeźbione 2 metry przy brzegu, nie udaje się, zbiera się na górze i wraca woda górą. Bardzo silny prąd, dużo ludzi tonie w ten sposób. W którym kierunku człowiek się rzuca, żeby się ratować, jak porywa go prąd? To jest dobrze? Najgorsza decyzja, jaka jest. Nielinearne myślenie, słyszycie? Zawsze z prądem. Wczoraj, jak Państwo, żeście niektórzy widzieli, Aikido z gościem robiłem, tak? Tutaj. Okay? Tak a propos, sprzedam wam informację. Nie mam 4. danego w Aikido. Ale niektórzy mają, że mam 1 w negocjacjach. Dlatego tak powiedziałem, a Aikido, a negocjacje to Aikido. Tak dla was, ok? Ale to zapomniałem wczoraj o tym powiedzieć tak naprawdę, bo zawsze o tym mówię, na końcu zapomniałem. No ale teraz powiedziałem. Napiszę w materiału, że jestem łajza skończona. I teraz uwaga. W związku z tym droga poprawna to jest jaka? Być porwanym przez prąd, ułożyć ciało, rozpędzić się, a następnie odbić się do boku jednego albo drugiego. Widzicie tą drogę? To jaka to jest droga? Krótsza czy dłuższa? Matematycznie? Dłuższa. Ale logicznie jest absolutnie najkrótsza. Przy czym jeszcze wykorzystujesz energię czego? Prądu. Pomaga ci, a nie przeszkadza. Oczywiście, jeżeli umiesz pływać. No to jest zrozumiałe. To jest dodatek. Czyli ta linia jest krótsza. I teraz po co jest to robione? Patrzymy się teraz na następującą rzecz. Jedziemy nasze techniki. Teraz dopiero jesteśmy gotowi. Specjalnie wprowadziłem nowoczesną kwestię. Content marketing. Kto z Państwa słyszał o content marketing? Ręka do góry. Tak? Teraz wiem o tym, że 50% osób wie, co to naprawdę jest. Jest ok, nie ma z tym problemu. Nigdy się nie bój powiedzieć, że czegoś nie wiesz. A co to tu jest, żeby się dowiedzieć? Content marketing jest to cały przekaz do Twojego potencjalnego klienta lub obecnego, któremu dostarczasz wiedzę, uwaga, bezpłatnie. Ale dzięki temu, co budujesz w jego głowie? 2 słowa potrzebuję, słucham. 2 słowa, pamiętacie zielony kolor, 5-atomowy proces? Pozycjonowanie, tak, w głowie, bo jestem ekspertem, bo ujmuję coś inaczej oraz buduję zaufanie, bo nie sprzedaję cegły. I teraz zauważcie jedną rzecz. Kiedy ja występuję na branżowych tych, na przykład na transportowych konferencjach, zgadnijcie, o czym na pewno nie mówię. O transporcie mówię, nie mówię o firmie mojej, o Quest. Ja mówię o wszystkim, co dotyczy ich. Czyli gość siedzi z transportu i on się dowiaduje o różnych rozwiązaniach dla niego. Jest tylko moje logo tutaj. Jak ja schodzę ze sceny, daję wizytówkę. Później mu wysyłam następne materiały, a on w momencie przychodzi i mówi: Panie Krzysztofie, ja słyszałem, że pan coś tam robi tego. Ja mówię, no może by my tak, co? No dobra, no to się możemy spotkać. Rozumiecie? Ale kiedy on już do mnie podchodzi, to gdzie już jest? On już wchodzi do mojego sklepu. Rozumiecie, o co chodzi? I to jest właśnie cała rzecz skrótowo. I teraz, co ja robię? Proces budujący zaufanie, pozycjonujący, uwaga, fascynujący klienta, czyli sam proces fascynuje, lub fascynujący sam w sobie jest, tak? I teraz patrzcie się, a dopiero potem położenie produktu na stole kiedy? Obok, że jak klient wejdzie, to mówi: o to, ja sobie to wezmę i tak dalej. Dlatego jest ważne, żeby klienta edukować. I teraz, pamiętacie szklanki? Restauratorka kupi te szklanki ode mnie czy nie? Odpowiedź brzmi: kupi. Wiecie jak? Przy okazji rozmowy o jej biznesie. Będzie ją rozmawiać o cenie? Nigdy. Tylko tego jeszcze nie wiecie. Ja w Polsce negocjowałem około 800 razy różnego rodzaju kontrakty.
Na palcach jednej ręki, 5, pamiętam, że ktoś ze mną próbował negocjować ceny. Dodaję drugie 5, bo wiem, że może nie pamiętam. A tak to generalnie rzecz biorąc nie ma rozmów. 1/3 moich klientów, ja mówię, słuchaj, ja ci wystawię fakturę, on mi kładzie rękę na ramieniu, Krzysiek, daj spokój. Pisz, nie gadaj. Ja wiem, że jest wszystko w porządku. Wy tego nie znacie. Przyszedł czas, żebyście to poznali. Ludzie kochani, jak stąd wyjdziecie, kurczę, rzućcie się po materiały, weźcie to, zacznijcie sobie czytać, żeby się nie mordować. Po jasną cholerę. Tak a propos będzie to co? Content, marketing. Jak się zafascynujecie, 10% z Was przyjdzie do mnie i powie, a może by my tak z naszymi handlowcami popracowali. Czy coś w nim jest złego? A jak tego nie zrobicie, to co Wam zostanie? Dokładnie wiedza, z której będziecie mogli korzystać. I teraz uwaga. Czytamy. Dlaczego prowadzimy program Kompendium MBA zarządczy, tysiące ludzi przez niego przechodzą, od wielkich firm do malutkich firm, do jednoosobowych firm. Dlaczego tego jest masa? Dlatego, że my dostarczamy Wam obalenie tej bariery, nowoczesną, konkretną wiedzę. Popatrzmy się teraz dalej. Należy Wam się trochę uśmiech na twarzy, co? Wiecie? Dawid zapieprzał przez miasto i wywijał procą. Mówi, idę wpieprzyć Goliatowi, idę wpieprzyć Goliatowi. Tam gość siedział na ławce, jak to przed się siedziało, mówi, ty, Dawid, taki kurdupel jesteś, co ty idzie wpieprzyć Goliatowi? On taki wielki. A on mówi, ha, ale za to łatwo trafić. Dla negocjatora nie ma pojęcia słaba pozycja negocjacyjna. W ogóle nie ma. Tak samo jak dla negocjatora nie ma sprzedaż i zakupy jest dokładnie to samo. Nie ma żadnej różnicy w tym procesie. W materiałach dostaniecie to. To jest dokładnie ten sam proces. Uwaga! Od kogo lubimy kupować? Od kogoś kogo? Lubimy. A komu lubimy sprzedawać? Komuś, kogo lubimy. I jemu damy najlepszą ofertę. Czego ludzie nie wiedzą, ponieważ tego nie testują. Wejdźcie sobie na kanał Krzysztof Sarnecki, tam macie film Kupno samochodu. I macie podpisy pod spodem ludzi, którzy skorzystali z tego. Zobaczcie, przeczytajcie sobie tylko kilka i zobaczcie, co się dzieje. Okay? A 5. generacja sprzedaży to jest fundament 5. generacji sprzedaży. Tak wygląda proces. Pamiętajcie 5-etapowy proces, a tak wygląda 5. generacja. Skomplikowanie? Dostaniecie artykuł, który to opisuje. Teraz nie będę tego tłumaczył. Nie potrzeba być wielkim, by zacząć, ale potrzeba zacząć, by być wielkim. Przypominamy sobie? Czyli co robimy? Pierwszy krok? Zdobywamy informacje, spokojnie czytamy, oglądamy filmy. Nie tylko te, które ja Wam proponuję, ale lubcie to. Tylko uważajcie, jak to są materiały sprzed 15 lat, to możecie już, większość z nich, tak? A do Polski też przyjeżdżają ludzie z całego świata. Okay? Niektórzy mają po 80 lat. Wiecie, dlaczego przyjeżdżają do Polski? Bo jeszcze jest cała masa młodych ludzi, a i takich troszkę starszych, którzy reagują na amerykańskie. Ci ludzie, którzy przyjeżdżają z tą wiedzą, bardzo często to są ludzie, którzy już nie mają co robić gdzie indziej. Ale są też tacy, co mają 80 lat, przyjeżdżają, są super. Dlatego czytajcie opinie od ludzi, którzy tam idą i przekładalność tego. Bo ja nie mówię, że inni są źli albo inni są dobrzy. Tylko uważajcie na blichtr, ok? Bo można naprawdę dużo czasu zmarnować. Ale czytajcie, patrzcie się, kto jak działa, jakie ma osiągnięcia po to, żeby iść tam, gdzie jest naprawdę najnowocześniejsza wiedza na rynku. I teraz uwaga. Czytamy. A więc klucz jest w tym, czego nie robić. Nie rzucać się na wszystko. A w marketingu jest jaka tendencja? Zróbmy to, zróbmy to, zróbmy to. No to dobra, to co mamy robić? Wyjaśnienia powinny być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze. Albert Einstein. I teraz zacznę podawać konkrety dotyczące, a co to znaczy w marketingu, ale jeszcze jedne. Inne zamiast lepsze. My mamy taką tendencję w budowaniu ofert dla klienta i budowaniu swojej struktury marketingowej, że my staramy się zastanowić, jak zrobić, żeby zrobić coś lepiej. I zawsze
mamy taką tendencję, ona pochodzi sprzed 20-25 lat, to jest tak zwana product augmentation, czyli poszerzanie produktu. Dodajmy jeszcze to, dodajmy jeszcze to, dodajmy jeszcze to, tak? I w pewnym momencie, na przykład dawniej w samochodach klimatyzacja była dodatkiem, nie? Dam ci klimatyzację, a dzisiaj? No to wiadomo, że samochód ma klimatyzację, przecież nie będzie nikt kupował samochodu bez klimatyzacji, zgadza się? Ale dawniej to było coś. W związku z tym, jeżeli chcesz się wyróżnić na rynku, pamiętaj, nie szukaj lepszego, zadaj sobie pytanie. Oczywiście, jeżeli masz możliwość, tylko najczęściej nie wyciśniesz z tego wiele. Musisz mieć jakiś potencjał technologiczny, musisz mieć innowacyjność i tak dalej. Nie możesz tego znaleźć? Znajdź inne, a nie lepsze. I teraz uwaga, jak to zrobić? Znajdźcie sobie film Metoda 635 na kanale Krzysztof Starnecki. To jest bezpłatne wszystko. 635. Jak macie 4 do 6 osób w firmie, w ciągu pół godziny znajdziecie 108 rozwiązań na pytanie, jak zrobić, żeby mój produkt był inny. Z których połowę wyrzucicie do kosza, zostanie Wam w związku z tym ile tylko? Tylko około 50. Wystarczy? Jest to opisane, jak to zrobić. Wydaje się to niemożliwe, że to jakieś cuda. Ja mam teraz gadane, facet showman i tak dalej. Dobra, jestem showman, mam gadane, zgadzam się. A Ty wejdź i znajdź ten film, Metoda 635. Wszystko wyjaśnię, jak zrobić. Sami znajdziecie rozwiązanie. Uwaga! Stwórz, co klient pokocha, a nie szukaj czegoś, co rynek potrzebuje lub chce. Jeżeli idziesz na rynek i rynek komunikuje, jak chce, pamiętaj, dla Ciebie małego gracza już jest za późno. A jeżeli znajdujesz coś, co faktycznie dla rynku jest dobre i odpowiada, jesteś dobry, wykorzystaj to. Ale nie dziw się później, że nagle się okazuje, że to wcale tak nie idzie, jakby się wydawało. To, że klient mówi, ja chcę, a Ty mu dostarczysz, nie oznacza, że on to weźmie. Bo takich, co dostarczają, jest... A więc znowu. I teraz popatrzcie się, na co ja zwracam uwagę. To jest marketing, a nie jakieś formułki, ulotki, pierdoły i tak dalej, które są dodatkiem. Ale pytanie brzmi, co jest fundamentem? Fundamentem jest wejście do klienta z bardzo prostym komunikatem. I zaraz zobaczycie, dlaczego to jest istotne. Popatrzcie się teraz na to. Ankiety pisemne versus wywiad ustny. Byliście w hotelu czasami, wypełniacie ankiety? Czasami tak. Wiecie, co hotele z tym robią? Ja pracuję z hotelami. W Stanach zajmowałem się 35 hotelami Marriott. Budowałem systemy obsługi klienta i tak dalej. Tutaj w Polsce też się zajmuję hotelami, my się zajmujemy różnymi firmami, bo na co dzień moja firma, nasz zespół zajmuje się przebudową firm, rozwijaniem firm. Okay? Przedtem mówiłem właśnie o Douglasie, o Stando, to jest ta firma cysternowa. Wiele firm, które znacie na rynku, a pracują z nami, tych firm questowych jest bardzo dużo w tym momencie. Wchodzą już w setki. I teraz większość z tych ankiet tak naprawdę niewiele daje tym hotelom, nie jest to wykorzystywane. Oni bardziej szukają, wiecie czego, jak ktoś napisze od siebie parę słów. Większość, ja nie mówię, że wszystkie. Dlatego pamiętaj. Ankiety pisemne są fajne, jeżeli one są świetnie zbudowane, ale to jest trudne bardzo. Natomiast dla Ciebie, człowieka w biznesie, szczególnie w mniejszym biznesie, zrób sobie statystykę opartą na 10 rozmowach z klientem. Ale kiedy idziesz do klienta, pójdź do niego i powiedz mu wprost. Chcę porozmawiać, bo chcę pomocy. Chcę, żeby Pan mi dał informację zwrotną. Ja zawsze się pytam klientów, kiedy byłeś ostatni raz u swojego klienta? O co miesiąc jestem. Fajnie. A kiedy byłeś po to tylko, żeby się z nim spotkać, zaprosić na lunch i mu powiedzieć dziękuję bardzo za biznes. Wiecie, że większość ludzi mówi, no nie, no na Christmas jadę, czyli na święta Bożego Narodzenia. Na święta Bożego Narodzenia każdy idzie, to jak kwiatka dajesz na urodziny swojej żonie. Ha, 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 ha. Spróbuj nie dać. Spróbuj nie dać. Ale jak dasz kwiatka w inny dzień, to już inaczej wygląda. I teraz uwaga. Wywiad ustny też usystematyzowany. Przygotuj sobie parę pytań, a później idź porozmawiaj. Pozwól się komuś wygadać, ale zadaj konkretne pytania. Jest zdecydowanie lepszy, szczególnie dla małego biznesu. Bo digesting, czyli trawienie tych danych i tak dalej, musi być świetnie przygotowane, a zbudowanie ankiety, która dobrze działa, faktycznie daje Wam informacje, jest niezwykle trudne. To jest bardzo trudne. Napiszcie sobie kiedyś ankietę, przyślijcie do mnie, a ja Wam odpiszę. Zobaczycie, że zrąbię na punkty większość Waszych pytań. To jest tak trudna sztuka. Nie zrobię specjalnie. Jak będzie świetne, to Wam odpiszę świetnie, nie ma problemu. Uwaga! W czym jesteśmy dobrzy, a nie co klient potrzebuje? Słyszycie? To brzmi dziwnie, ale tu nie o to chodzi, żeby patrzeć, co klienci potrzebują, idziemy. Tylko w czym my jesteśmy dobrzy i teraz jest klucz, gdzie jest ten klient, dla którego w czym jesteśmy dobrzy? To się wydaje strasznie proste. Gość mówi, jakie pierdoły opowiada. Nie!
To jest właśnie fokus. Usiądźcie sobie w firmie i zadajcie sobie pytanie, co robimy, a w czym naprawdę jesteśmy dobrzy. I teraz patrzmy się dalej. Dostaniecie te materiały. Idź tam, gdzie inni nie idą. Popatrzcie się. Pracowałem z firmą, która sprzedawała sprzęt laboratoryjny, narzędzia chirurgiczne i tak dalej. Wiecie, co się okazało? Ogromna firma, 100 milionów obrotów, bardzo znana zresztą w Polsce, w pewnej części Polski. I wiecie, co się stało? Otóż oni nagle odkryli, że całe swoje życie biznesowe chodzili do wielkich szpitali w miasta. Warszawa, Wrocław, Gdańsk i tak dalej, Kraków, Poznań i tak dalej. Nagle odkryli, że te peryferyjne szpitaliki, takie, co się jak z zewnątrz wyglądają, jak czasami jak folwarki, przepraszam, ale mają taki wygląd, no dzisiaj już to się zmienia wszystko i tak dalej. Nagle się okazało, że miał tyle kasy, tam nikt nie przychodzi. I zaczęli sprzedawać z fajnymi marżami, jeszcze ich kochano. Kolejna sprawa. Prawnicy. W pewnym momencie znalazł się ktoś, mówi, ja się będę specjalizować w motorowych ubezpieczeniach, a nie w tym wszystkim, co inni. Rozumiecie? Więc szukajmy tematów, które są tam, gdzie inni nie idą. Ale to nie znaczy, że to jest jedyny przepis. To są te pytania, które trzeba sobie zadać. Bo nie zawsze ten przepis będzie jedynym. Tak? Czasami nie znajdziecie tego, w związku z tym trzeba szukać dalej. Uwaga! Customer journey. Kolejna rzecz marketingu. Wypisz sobie linię i napisz sobie każdy kontakt z klientem. Jak on wygląda? Jak dostaniecie materiały ode mnie, zobaczycie, na czym polega komunikacja nieantagonizująca. Dlaczego na pytanie, czy dostarczy mi pan to na czas, nie wolno odpowiedzieć, tak, dostarczy. To jest najgorsza odpowiedź, jaką można dać klientowi. Osoby z wczoraj wiedzą, o czym mówię. Nie wolno klientowi odpowiedzieć, tak, zrobimy panu dobrze to. Tak, wykonamy ten kontrakt na czas. Nie wolno. Odpowiedź musi być, proszę pana, gdybym panu powiedział, że dostarczymy na czas, byłoby to mało wiarygodne. Każdy może tak powiedzieć. Jeżeli pan zadaje to pytanie, czyli pan naszej firmy nie zna, obawia się pan, że my nie dostarczymy, prawda? Ma pan prawo, bo pan nie zna, a miał pan doświadczenia, że to do pana nie przychodziło na czas poprzednio. Co gość powie? No tak, dlatego pyta. On się czuje komfortowo, bo ja wszedłem do jego głowy, ja go akceptuję, mówię, gościu, w porządku jesteś, że tak mówisz, fajnie. A nie, my się bronimy przed obiektami. Panie, no oczywiście, że dostarczymy. W domyśle, ty głąbie jeden, ja wiem, a ty nie wiesz. I klient jest zantagonizowany. Po czym odpowiem na końcu, dlatego zamiast panu powiedzieć, że dostarczymy na czas, powiem panu, jak jesteśmy zorganizowani i pozwolę panu ocenić, jaka jest szansa dostarczenia. I na końcu panu powiem, że dostarczymy na czas. Widzimy różnicę? I klient mówi ci, nie, 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 no nie trzeba, ja wiem, nie, dobra, dobra. Uwaga! Po prostu sprawdź wszystkie punkty kontaktu z klientem i popraw każdy po troszkę. To jest tak zwana synergia małych wzrostów w marketingu. I teraz wam powiem jedną z rzeczy, bo już jest godzina czwarta, ale ja jeszcze 10 minut przedłużę. Jak ktoś musi iść, to sorry. Bardzo proszę o wypełnienie ankiety. Ja jeszcze nie kończę. 10 minut wam to przedstawię. Jeżeli ktoś chce, niech wypełni ankietę. Uwaga, tutaj są wizytówki. Jacek, jakbyś mógł tam z tyłu położyć gdzieś te wizytówki. Ty też masz, dobrze? Jak ktoś będzie wychodził, może sobie sięgnąć, ok? Bo też można wziąć moją wizytkę. Jacku, jak możesz tutaj, przepraszam cię, Jacek. Dobra. I teraz uwaga, proszę państwa, patrzmy następującą rzecz. Rób z pasją coś, co jest tylko dobre. To zazwyczaj lepsze niż obce sercu, bardzo dobre. Jeszcze raz, słyszymy? Klient nie potrzebuje najlepszego, wiecie o tym? Teraz popatrzcie się, sprzedam wam taką informację, która dla połowy osób na sali będzie swego rodzaju jakby taką prostą rzeczą, ale odkryciem. Klient często boi się najlepszego, bo to nazwyczaj jest nowe. Rok 1995. Ja zbudowałem centrum edukacyjne w Stanach Zjednoczonych, przez które przeszło 60 tysięcy ludzi. Dajemy ogłoszenie, 95 rok. Od dzisiaj szkoła angielskiego ma komputery, możecie ćwiczyć na komputera. Zapisy spadły o 50%, bo się ludzie bali komputerów. Oczywiście jak usiedli i mieli dwa palce i naciskali dwa guziki, tak, nie, albo czerwony, zielony, się okazało, że jest zajeżyste. I później ci seniorzy wszyscy i tak dalej, kurde, siedzieli po 2 godziny w laboratorium. Do domu nie chcieli wrócić. Rozwody nam były zarzucane. Prawników, nie, żartuję, żeby nie przesadzał. Dobra, uwaga, czyli rób z pasją coś, co jest dobre. Pamiętaj, bądź zaangażowany, ale uwaga, komunikacja nieantagonizująca z pasją, to znaczy nie wciskaj klientowi. Nie wolno w negocjacjach argumentować. Jeżeli ty masz swój system dostarczania informacji oparty na perswadowaniu klientowi, dlaczego on to powinien wziąć, dlaczego to jest dobre, to już masz odpowiedź na pytanie, dlaczego wegetujesz, bo na pewno wegetujesz.
Nie wolno klientowi czego robić? Tłumaczyć, dlaczego to jest dobre. I teraz jest pytanie, to do cholery, to co ja mogę robić? I dlatego dostaniecie ten materiał, bo ja wczoraj to pokazywałem, tak? Dostaniecie materiał. Uwaga, kolejna rzecz. Strzeż się grup fokusowych. Co to znaczy? Jeżeli na grupach fokusowych zaczynasz opierać swoje decydowanie o przyszłości, robisz błąd, bo grupy fokusowe co ci pokazują? Swoje odczucia kiedy? Dzisiaj oraz te, które miał w przeszłości. I to jest problem w marketingu. Dlatego, że Ford powiedział, gdybym ja słuchał klientów, to bym zbudował lepszego konia. A on zbudował samochód. Dlatego pamiętajmy, teraz grupy fokusowe to nie znaczy, że to jest bezwartościowa rzecz. Ale trzeba wiedzieć, że to jest element w procesie. Zdobądź informacji, ale zadaj sobie pytanie. Czy właśnie oni ci odpowiedzieli na pytanie, co robić, czy właśnie czego nie robić? I tu trzeba mieć odwagę. I teraz posłuchajcie. Marketing to jest żmudna praca. Ja wam powiem jedną rzecz. Ja pracuję tutaj z firmami średnimi, małymi i pracuję też z największymi. Otwarcie powiem. Nie spotkałem w żadnej korporacji w Polsce człowieka od marketingu, który znał się na marketingu. Ani jednej osoby. Chciałbym bardzo. Nie ma. Nie winię nikogo za to. Marketing jest najtrudniejszym obszarem, po jakim się poruszamy, bo nam się kojarzy z fajerwerkami, z dostarczaniem idei, z pomysłami, z masą informacji, z przekonywaniem. A marketing jest odwrotnością. Dlatego skorzystajcie z tych materiałów. I teraz uwaga. To jest tak zwany błąd doświadczenia, błąd pamięci. Rozumiemy, tak? To nie znaczy, że nie mamy korzystać z tych informacji. Jeszcze raz, zapamiętaliśmy, czym jest marketing? Nie jest czym. Kwintesencja marketingu to nie są pomysły. Kwintesencja marketingu to nie jest, to nie są fajerwerki. Marketing jest żmudny, ale on zaczyna być prostszy, jak w pewnym momencie zawężamy. I teraz uwaga, co się dzieje? Nie pozwól, aby doskonałe zniszczyło dobre. Pasuje do tego, co żeśmy mówili? Masz to, co masz. Zastanów się tak. W relacji, gdzie ty jesteś najlepszy, w co możesz włożyć pasję, ale skup się na doborze, na sfokusowaniu się na klienta. Zrób ten wysiłek, nie zrób tego po łebkach. Usiądź, popracuj sobie nad tym. Weź kilka osób, zastanów się. Weź te slajdy, bo dostaniesz je, rozpisz sobie i zrób tak. Dobra, 20 minut skupiamy się odpowiedzi na to pytanie, a teraz na to. Zobaczycie, co z tego wyjdzie. Przejdziecie 7 slajdów, wyjdzie wam konkret z tego. Jakikolwiek, ale on będzie lepszy. Ja nie mówię, że to przebuduje wasz świat. Ale u niektórych tak. Uwaga, upraszczaj, pomagaj. BMW chciało kiedyś zabrylować u klientów. Wysłało, podaj 10 powodów, dla których lubisz BMW. Fiasko totalne. Zero odpowiedzi, zero w ogóle, ludzie byli wściekli i tak dalej. BMW poszło do rozum do głowy. Wysłało pytanie, podaj jeden powód. Główny. Skyrocketing. Takie odpowiedzi, super. I tu dostali fizycznie odpowiedź, co jest najlepsze. Rozumiemy? Amerykanie pół roku pracowali nad tym, jak zbudować długopis, który będzie pisał gdzie? W kosmosie. A Rosjanie wzięli ołówek. I to jest właśnie między innymi marketing. Uwaga! Ludzie nie szukają najlepszego, szukają dobrego, sprawdzonego, bezpiecznego. Mówiłem komputery szkoła? Tak? Napisałem sobie bank. Wiecie dlaczego bank PKO przez 20 lat BP działał tak dobrze? Bo PKO, grupie, które miała pieniądze, było po prostu bezpieczeństwem. Dzisiaj jak ubezpieczamy się w PZU, firma państwowa, to mamy tak jakby takie wiele osób wewnętrznie, że jednak no ona jest duża, więc ona jest wypłacalna, tak? I dużo ludzi, bardzo duży procent ludzi mówi, kurczę, to jest to. Czy tak naprawdę jest? Nie wiem, nie chcę oceniać, nie mówię nie. Sam jestem ubezpieczony też w PZU, tak a propos, więc nie mówię, broń Boże. Ale takie jest co? Spozycjonowanie. Tak a propos, wiecie dlaczego bank PKO był taki popularny przez pierwsze 20 lat? Ponieważ oni zachowali system obsługi klienta kolejkowy. Seniorzy, którzy kochali bank PKO historycznie, mieli 5 rachunków do zapłacenia. Jeden płacili w poniedziałek, drugi we wtorek, trzeci we wtorek, bo pół godziny w banku było dla nich okazją do stania w kolejce, rozmawiania z ludźmi. Ja nie żartuję. To był system, tak był zaprogramowany i bardzo dobrze. Jak ja przyjechałem do Stanów Zjednoczonych, pracowałem w Park National Bank w 1985 roku. Ja przyjeżdżam do banku, środa,
Bank był wtedy zamknięty, tylko było takie wejście, a w czwartek senior citizen, spotkania, kawa i tak dalej. Wycieczka zorganizowana przez bank. Bank był miejscem, gdzie się seniorzy spotykali, bo tam było im przyjemnie. Mieli zajęty czas przez na przykład 2 godziny. Tak a propos. Uwaga! Bezpieczeństwo w marketingu. Kochani, zostałem zaproszony na poradę negocjacyjną do dużej firmy, która produkuje pewne rzeczy. Powiedziano mi taką rzecz. Przyjeżdża do nas z Norwegii, tak akurat nie było z Norwegii, ale podałem specjalnie, żeby tam nie wskazywać, z Norwegii przyjeżdża do nas 11 osób o kontrahenta, który u nas zamówił kontrakt na 7 milionów. Krzysztof, przyjedź, pomóż. Przyjeżdżam, siedzi 2 właścicieli, ja mówię, to co macie przygotowane, to sobota. I pokazuje mi taki plik, jak tu jest stół, to tej wysokości plik, mówię, tu mamy specyfikacje, certyfikaty, opracowania, odpowiedź, wszystko i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, ok, i to macie. Mówi, tak, wziąłem to tak tu, poszedłem do rogu, tam stał kosz na śmieci i pierdyknąłem to do kosza na śmieci. Był pusty, więc sobie pozwoliłem na to. I mówię, a teraz porozmawiajmy o negocjacjach i o marketingu. Dlaczego przyjeżdżają w 11? No bo chcą sprawdzić. No to jak chcą sprawdzić, to czego im brakuje? No poczucia bezpieczeństwa. A to daje im poczucie bezpieczeństwa? No trochę tak. A inni jak będą pokazywać, co będą pokazywać? Takie poczucie bezpieczeństwa? Aha, to się ładnie wyróżniacie. 6 godzin rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób w ich głowie zbudować bezpieczeństwo. Wysiądzie ci maszyna. Masz opracowane tam na tych papierach, co zrobisz? No nie, ale ja wiem, co zrobić. A oni będą wiedzieć? Nie. No to dobra, to im powiesz, tak? No i co? A twój kontrahent jest przygotowany, żeby ich zabrać i pojechać do twojego podwykonawcy ewentualnego? Rozumiecie? Słuchajcie, Norwegowie przyjechali, mieli być 2 dni, wieczorem jeden się popłakał, bo mówi, czegoś takiego nie spotkał. Wyjechali z propozycją 3 kontraktów, okay? Na co dostali odpowiedź, wstrzymajmy się, zróbmy kawałek jednego, zobaczmy, jak jest dla bezpieczeństwa. Widzicie? Budowanie zaufania i pozycjonowanie się. Nie, od razu wszystko. Bezpieczeństwo i posprzątane. Kochani, wprowadź jakość, ale wprowadź bezpieczeństwo dla klienta. I teraz uwaga, podkreślaj nieistotne. Im bardziej podobna usługa, tym ważniejsze małe różnice. Kochani, idziecie do klienta i konkurencja jest taka. Przecież twoja konkurencja ma dokładnie to samo co ty. Co należy podkreślać? Delikatne różnice, które są, bo nie ma wielkich. Jakby była wielka, to byś tym grzmiał i tak dalej. Klient by przyleciał i powiedział, chcę z panem, bo... Pokaż te rzeczy. Okej? Okay? Pokaż te rzeczy. I teraz rzecz jest taka. Jeżeli klient mówi, ale konkurencja ma... krzesła, specjalny materiał tam niepocący się. Ok? Jest taka inżynieria, w której handlowiec mówi tak, faktycznie oni to mają. Czyli potwierdzasz, zawsze akceptację. Kończysz i mówisz tak, my mamy krzesła dobrze sprofilowane, ze wzmocnionymi nogami i nasz materiał jest impregnowany, przez co wzmacnia niepotliwość. Temat zamknięty. Co zrobiłem? Nie zaatakowałem, przyznałem rację, pokazałem element konkurencyjny, chociaż on nie jest tak silny, ale pokazałem inne rzeczy. To się nazywa skontrastowana minisekwencja. Nie piszcie, bo nie ma co pamiętać, ale tak to się nazywa. Skontrastowana minisekwencja. Ale się popisałem. Uwaga! Im więcej mówisz, tym mniej ludzie słyszą. Znamy to? W związku z tym w komunikacji ktoś mówił pytać, słuchać, zadawać pytania, ale... Fanatyczna koncentracja. Spozycjonuj się w umyśle potencjalnego klienta jako osoba, która... I teraz sobie odpowiedzcie na pytanie tamtymi wcześniejszymi slajdami co, tak? Na przykład, jeżeli przyjmujesz się do pracy jako student, jest 20 osób na jedno miejsce, siedzisz przed prezesem, co pan potrafi? I teraz posłuchajcie, co ja teraz powiem. A ja mam 24 lata, załóżmy, nie? To jakie mam szanse? 1 na 20, nie? 1 na 20? 1 na 20. To ty jesteś prezesem, a ja mówię tak. Panie prezesie, pan zapytał, co ja potrafię. Przecież jestem po studiach. Pan dobrze wie, że ja praktycznie nic nie potrafię. I byłoby nieładne, gdybym panu to powiedział. Mogę panu powiedzieć tylko jedną rzecz. Kiedy miałem przerwy różnego rodzaju wakacyjne, robiłem 2 rzeczy. Albo szedłem zarabiać pieniądze i je wydawałem na edukację alternatywną z praktykami, albo szedłem na bezpłatne praktyki, gdzie zdobywałem pewną wiedzę. I ja nie mam wiedzy, która panu jest potrzebna, że pan specjalistę postawi. Jedynie wiem, co to jest 5. generacja sprzedaży, wiem, co to jest komunikacja integracyjna, w związku z tym wiem o tym, że na tym stanowisku słuchanie jest ważniejsze niż mówienie. Zgadnij, jakie mam szanse. Czujecie blusa? I to jest pytanie, czy twój handlowiec potrafi tak robić?
Dostaniecie na ten temat materiał. Spozycjonuj się w umyśle klienta. Pozycja jednoznaczna, jeden prosty komunikat. Wasze zadanie domowe jest takie, przekazać jeden prosty komunikat klientowi, dlaczego wy, co jest waszą siłą, gdzie jest wasze. I zróbcie to z pasją, skupiajcie się na tym. Unikajcie nie wiadomo ile informacji. Ale uwaga, ciekawostka marketingowa. Czy na ulotkach powinno być dużo czy mało? Generalnie mało, co? A ja wam powiem tak. Przecież ulotki samochodowe wyglądają tak. Jest jakieś hasło albo czasem jest zdjęcie. Minivan zapchany, 100 ludzi weszło do środka, jeszcze narty wystają i słoń. Znamy? OK? A pod spodem pół strony takim malutkim druczkiem. Zgadza się? Tak pełno. Wiecie dlaczego? Nie ma odpowiedzi, że mało czy dużo. Przykuj uwagę czymś, a ci, co będą zainteresowani, będą czytać te pierdoły na dole, bo to nie są pierdoły. Ale jak miałbyś tym przykuwać, to nie przykujesz. Kumamy? Widzimy? Nigdy nie idź tak na zasadzie, że mało, dużo. Ale generalnie rzecz biorąc, co jest główną informacją? Minivan i jak ja mam dużą rodzinę, albo wożę narty i słonie, tak? Zgadza się? Musi odróżniać się od konkurencji ten punkt, odróżniać lub wyróżniać. Tak? Wyróżnienie jest wtedy, kiedy robię coś troszkę lepiej albo po prostu rzadko kto to robi, a odróżnienie to jest to, że ktoś tego nie ma albo prawie tego nie ma. Uwaga! Poświęć dużo, nie wszystko dla wszystkich, skoncentruj się. Czyli w marketingu kolejna rzecz. Z czego zrezygnować? Pamiętamy te slajdy na początku? Koncentracja. Jobs powiedział, umieć rezygnować, odmówić sobie. Ja nie jestem dumny z tego, co wymyśliłem, tylko dumny z tego, z czego zrezygnowałem. Tak a propos, nie używajcie tematu Apple jako wykładni dla swojego rozwoju. Bo jeżeli ktoś pokazuje, jak się Apple rozwijało, to by trzeba pokazać jeszcze 100 innych firm, które upadły, stosując to, co robił Jobs. Dlatego weźmy to, ale nie w czambu, nie na zasadzie idę jak ten, jak się mówi, jak gęsi. Tak? To jest przereklamowane po prostu. Nic złego na temat Apple, żeby była jasność. Ale to nam wbrew pozorom wcale tak nie pomaga. Użyjmy pewnej paraleli, raczej idźmy do ludzi, którzy odnieśli sukces gdzieś w okolicy, idźcie, weźcie ich na lunch, zadajcie pytanie. Tak a propos, kto z was prowadzi jednoosobowy biznes albo trzyosobowy maksymalnie? Ręka do góry, śmiało. Jak zdobyć informacje na temat waszej branży? Idź do firm, które osiągnęły sukces w waszej branży. 9 na 10 osób, które odniosły sukces, jak przyjdziecie, powiecie, proszę pana, zapraszam pana na lunch, mam malutką firmę, chcę się rozwijać. Czy pan może mi pomóc? Niech mi pan nie mówi, co robić, ale żeby pan mi chociaż powiedział, czego nie robić. 9 na 10 ludzi biznesu się z wami umówi. Wiem coś na ten temat, bo tak do mnie ludzie przychodzą. Wiecie, co się jeszcze stanie? Jeszcze w przyszłości dadzą wam biznes. To są ludzie sukcesu. Oni doceniają coś takiego. Testy robiłem set razy. Powiedz jedną pozytywną rzecz, a przypiszą ci mądrość. Efekt halo. Idziesz do klienta, przygotuj sobie, to jest marketing, ale to ma marketing opracować. Albo powiedz jedną mądrą rzecz klientowi, kiedy się z nim spotykasz. Jedną. Przepraszam, czy tutaj za chwileczkę jest jakieś wystąpienie? Nie, nie ma. Już kończę. Jedną rzecz mądrą. Przemyśl sobie, adekwatną, taką niewyfilozofowaną, ale taką, że ktoś powie, o kurde, i zostaw. I rozmawiaj teraz o kliencie. Ten klient już jak na ciebie będzie patrzył? Podoba mi się, co pani powiedziała, nie? Co to znaczy u niego? Efekt halo. Już będzie przypisywał ci, że kurczę, masz myślane. Dlatego jak przychodzisz do klienta i mówi, on do ciebie mówi, proszę pana, przepraszam, że pani tak czekała, albo przepraszam, że tam coś się wydarzyło, że nie było kawy. I ty wtedy powiedz tak, proszę pana, panie prezesie, ja nie jestem od robienia problemów, tylko do rozwiązywania. Nie ma tematu. Takie jedno hasło powiesz i w tym momencie już go trochę kupiłeś. Tak a propos. Uwaga! Cena, jak wkręcanie śrubki, jeśli jest lekki opór, to dobrze. To jest stara szkoła. Nowa, nikt nie jest w biznesie dla cen. Pokażcie mi jednego człowieka biznesu, który mówi tak. Moim celem biznesowym jest mieć niskie ceny zakupu. Dlatego pamiętajcie, klient ma, przepraszam, powiem brzydko, w dupie, jaką mu cenę zaoferujecie. Ale ponieważ on nie ma alternatywy, bo wszyscy oferują cenę, to co porównuje? A teraz, pięcioetapowy proces sprzedaży, który dostaniecie, bo zaplecze dostaniecie mailem. Jak ktoś będzie chciał sobie kupić system, to sobie kupi, to jest wasza sprawa, tak? Czy przyjść do nas na warsztaty i tak dalej, wiadomo, że to jest wzmocnienie. Ale macie bezpłatne materiały, które dostaniecie, tam pokazane macie inżynierię, jak to zrobić. Okay?
Nikt nie jest w biznesie dla cen. I jeżeli ktokolwiek wam będzie wmawiał, że cena czyni cuda, to cena czyni cuda, bo wszyscy, kurczę, tną się na czerwonym oceanie. To jest bzdura. Jak ktoś do mnie przychodzi i mówi do mnie na początku, mam dla pana dobrą cenę, ja już wiem, że mam o wiele mniejsze szanse, żeby kupić. Ja już osobiście wewnętrznie. Make it easy to buy. To jest niesamowite cudo na kiju. Mianowicie, i to jest zadanie dla was. Idźcie do domu, albo w pracy sobie usiądźcie i zadajcie pytanie, czy jest prosto kupić wasz produkt. Czy prosto dokonać transakcji. Wszystko jedno, czy to jest B2C, czy B2B. Co to znaczy, że make it easy to buy. Uczyń to prostym kupowaniem. Wiadomo, że dzisiaj przez telefon kupujesz różnie, ale w B2B jest inaczej, a wy jesteście B2B większość, tak? Ciągle zadaj sobie pytanie, gdzie jest bezpieczeństwo i gdzie jest ta łatwość? Customer journey, ten slajd już był. Wszystkie punkty kontaktu z klientem i zadaj sobie pytanie, czy to jest łatwe dla klienta? Czy jak klient wchodzi, czy on naprawdę czuje i widzi to, co dla niego jest ważne? Czy tam jest napisane to, co dla mnie jest ważne? Jeżeli na stronie jest napisane to, co dla mnie jest ważne, temat leży. Ale jak jest napisane, co dla klienta? I teraz, jak ja mam 8 rzeczy, o których wiem, że są moją siłą, to na stronie ile powinno być napisane na pierwszej stronie? Jedna. Może dwie skompilowane w pewną całość, bo logika wiąże razem. Jedna. Niech ona przykuje uwagę. A dopiero dalej gdzieś poprowadź klienta, żeby zobaczył coś innego. A jeżeli klient się tego dowiedział wcześniej, bo masz content marketing, to świat wygląda zupełnie inaczej. Znowu ktoś mi zabrał tą zmieniarkę. O, pan mi zabrał. Ok, uwaga. Wybieraj dobrą nazwę. I to już jest prawie zakończenie, powiem taką rzecz. To jest firma, która powstała kilka lat temu. Ogromna firma na rynku. Prowadzi ją człowiek, który ma 26 lat. Zaczął, przyszedł do mnie, mówi, chcę. Tak? Nie będę mówił, jaka duża, ogromna firma. Już 5-0. Tak? Ale zauważyliście, co jest w nazwie innego? Jest wykrzyknik. Done delivery. A po angielsku done to znaczy zrobione. Tak? A wiecie, jakie mają hasło? Logosłowne? Consider it done. Consider it done po angielsku dla tych osób, które nie wiedzą, wiem, że większość z Państwa wie, znaczy, jak to załóż już, że jest zrobione. Jak nam oddajesz, załóż, że jest zrobione. Ale to jest z wykrzyknikiem, jedyne hasło na rynku. I teraz powiem wam, ja tańczyłem zawodowo. Ja byłem zawsze zaszokowany, że była taka grupa zawodowych tancerzy, którzy robili pokazy. I wiecie, jaką muzykę puszczali? Puszczali czasami tak nudną muzykę, że nie wiadomo, jakby zatańczyli. To ludzie, którzy nie są zawodowcami, to tak patrzyli na nich, wywijają. Ale jak ktoś puścił Besa Memucio, albo puścił Stand By Me i ktoś do tego zatańczył, czujecie bluesa? To... Jeszcze się nie ruszył, a ludzie już kochali tą parę, bo kochali tą muzykę. Marketing. Dlatego ja nigdy nie umiałem tańczyć. Jak dawałem pokazy, to mnie lubili i popuszczałem zajebistą muzykę. Przepraszam za wyrażenie. Ok? I teraz uwaga. Skup się na tym, że jeżeli masz do kitu nazwę, jeżeli ta nazwa nie komunikuje, nie odróżnia się, nie ma korelacji i tak dalej z rzeczywistością, albo jest taka dziwna, albo jest strasznie popularna, tak? To przepracuj to, dlatego że to później wchodzi do głowy klienta. Bardzo dużo, ja to zauważam, bardzo dużo ludzi, no jak? Przemyślałeś tą nazwę? Imię. Ja rozumiem, jak ktoś jest prawnikiem, no to niech będzie Kancelaria Kowalski i Spółka, tak? Rozumiem. Człowiek nie jest w stanie wsłuchiwać się w dwie rozmowy naraz. Rozmawiasz z kimś, nagle słyszysz, że obok przy stoliku twoje imię jest wymieniane. Przestałeś już słuchać tutaj, rozumiecie? Czyli pamiętaj upraszczanie w komunikacie. Prostota, prostota, prostota. To jest straszny ból. Ja prowadzę webinary. 2 dni temu miałem webinar. Miałem 2500 ludzi. Sprzedaję na jednym webinarze za setki tysięcy złotych. Ale kiedyś sprzedawałem za 30-40 na jednym webinarze. Wiecie dlaczego? Bo przedstawiałem wszystko i sprzedawałem w czasie webinaru. A teraz prowadzę webinar przez 1,5 godziny. Co prowadzę? Content marketing, wiedza. Wiedza, taka maksymalna wiedza. Tak? A na końcu mam 5 minut, pokazuję, co mam. I sprzedaż poszła w górę 5-6-7-krotnie. Rozumiemy przekaz? Ale my mamy ten arch, taki nacisk, że chcemy pokazać więcej, że chcemy dać więcej, pokazać. Nie, to nie działa. To po prostu nie działa. Za dużo komunikatu nie jest dobre.
jest odwrotnie się dzieje. I niestety jest to trudność. Ok? A historia bije na głowę masę przymiotników. Proszę. A, historia bije na... Już zapomniałem. Ale słychać mnie było? Dobrze. Historia, dziękuję, pan zadbał o mój głos. Historia bije na głowę, co? Masę przymiotników. Opowiedz historię. Proszę pani, czy to działa? Wie pani co? Powiem tylko tyle. 1/5 naszych klientów na Quest for English to są ludzie w wieku od 60 lat w górę. My mamy programy językowe, które sprawdzamy na cały świat. Państwo wiecie, na mojej wizytówce to jest. Wejdźcie sobie, zobaczycie. 1/5 ludzi, my tu mówimy o dziesiątkach tysięcy ludzi, to są ludzie w wieku od 60 lat w górę, którzy po 3 miesiącach komunikują się po angielsku. Nawet wczoraj czytałem wpis jednej takiej osoby, mówi, jeżdżę już na wakacje, nie ma w ogóle problemu. I ta historia jest ważniejsza, niż ja opiszę, jak system działa, rozumiecie? Ja nie muszę mówić, wystarczy, że tego powiedziałem i już część z was mówi, o tak naprawdę? Jeżeli was zafascynuje tym, na przykład, że tym, zobaczycie i tak dalej, wejdziecie na stronę, popatrzycie, ok, tu jest wiarygodne to i ta historia... Też spróbuję, rozumiecie? A gdybym zaczął opisywać, że to jest taka metoda, to ma, tamto, to byście się w połowie znudzili. Byście powiedzieli, że sprzedaję. Jeśli twoja usługa jest skomplikowana, kompleksowa, zaprezentuj ją w formie metafory. Kiedyś ktoś odkrył grawitacyjne zapadanie się obiektu. I wiecie, co goś zrobił marketingowo? Wiecie, że to hulało na świecie bardzo długo? Nikt nie wiedział, nikt mu nie zna, ludzie nie czytali, dopóki goś nie nazwał to czarną dziurą. Nastąpił... Po prostu wybuch zainteresowania wszystko, co jest związane z tym astro. Wybuch. Tylko dlatego, że gość dał co? Metaforę. Nazwał to czarną dziurą. Zauważcie, my to słuchamy. OK? Avis. Pierwszy był Hertz na rynku amerykańskim, a drugi był Avis. Wiecie, jakie hasło przyjął? Jesteśmy drudzy. Staramy się w związku z tym lepiej. Znaczy, staramy się bardziej. Fajne? Ale to nie jest marketing. To jest tylko cząstka marketingu. To wcześniej, co było, to jest najważniejsze. Jak znajdziecie takie hasło, brawo. Ale to jest trudne. Natomiast nie hasełko jest istotne, bo później klient przychodzi i co mówi? Sprawdza. I dlatego trzeba być przygotowany. OK? Co my tam jeszcze mamy? Bezpieczeństwo? Fajnie. Nadzieja budzi uśmiech. Dawaj ludziom nadzieję. Końcówka, pamiętacie Państwo? 3 poziomy sprzedaży? Materiały otrzymacie. I teraz ostatnie 2 slajdy, bo wiem, że już są ostatnie. Jest materiał, książka Antykruchość podana, Nassim Taleb, zapraszam, żebyście sobie poczytali. A co to jest? To jest spirala rozwoju Gravesa. Dostaniecie materiał. Robienie marketingu, proszę Państwa, tak brzydko się mówi, robienie marketingu. To jest żmudna praca. Marketing nie jest fajerwerkiem. Dużo ludzi idzie do marketingu, o fajnie, będę reklamę budował. OK? To jest cząsteczka marketingu. Słyszeliście o organizacjach turkusowych? Zapomnijcie, jak ktoś wam mówi, że buduje organizację turkusową, to jest śmiech na sali. Ktoś nie ma pojęcia, co mówi. Bo to jest trendy. Ale turkus nas czeka. Tak zwane holistyczne myślenie. My dzisiaj jesteśmy na poziomie między czerwonym a zielonym. 2-3% społeczeństwa jest na poziomie żółtym. Wyślę wam artykuł, który o tym mówi. I jak robicie marketing, nie zignorujcie pokolenia Z i Y, ponieważ to oni są decydentami, a oni inaczej myślą. Pieniądz ich nie interesuje. Minimalizm jest to, na czym się skupiają. I wcale ekologia nie jest najważniejszą rzeczą w ich życiu, ale jest bardzo ważna. I te materiały też dostaniecie. Kochani, ja przedłużyłem trochę, ale kocham to, co robię, was też czasami. Dziękuję serdecznie. Zapraszam, przy wyjściu są wizytówki, jeżeli ktoś chce sobie sięgnąć. Zapraszam na nasze kanały YouTube. Jeżeli ktoś chce z nami popracować, zapraszam też, porozmawiajmy o tym. Jak ktoś chce zdobyć wiedzę zarządczą, mamy program, który jest niezwykle popularny w Polsce, Compendium MBA. Zapraszam, a ja jeszcze raz dziękuję serdecznie. Jestem teraz do waszej dyspozycji. Pozdrawiam, najlepszego i dziękuję organizatorom za zaproszenie. Dziękuję bardzo.